Wesołego Halloween? Witamy w podcaście Spooky Action R. Dzień dobry wszystkim, słuchacie podcastu CD Action R. Jest ze mną... Jest ze mną Krzysiek Bastian Freudenberger, a z tobą powiedz mi, kto jest. A ze mną jest, słuchajcie, Ori. I Dawid Bojarski, zwany przez wszystkich, nawet przez własną matkę, Spikejnem. Potwierdzam. Tak. Pozdrawiam mamę, na pewno tego nie słucha. Ale to tatę możesz pozdrowić, tata słucha, nie? W ogóle kiedyś rozmawialiśmy. Nie tak, wiem, gadaliśmy nie tam. W pierwszym odcinku nawet. Tato, jeśli słuchasz, to napisz mi SMS-a albo na WhatsAppie. W tym momencie. Nie, w tym momencie. Nie, będzie mnie słuchał. Ja pozdrawiam tatę Dawida, prawdziwego gracza, a nie to, co ja. No. Słuchaj, no to co, od czego zaczniemy? Bo mamy troszeczkę informacji, się dużo wydarzyło w tym tygodniu. Zacznijmy, skoro CD Action R, to zacznijmy od R-RAT. Możesz, tak, w związku z tym, że zapomnieliśmy, jak powiedzieliśmy w tym materiale dodatkowym dla wspierających, zorientowaliśmy się, że zapomnieliśmy o pytaniu do czytelników i słuchaczy i oglądaczy. Czytelników nie. To postanowiliśmy, że sobie będziemy, że po prostu przeczytamy sobie różne komentarze, które napisaliście, bo i tak zawsze piszecie dużo komentarzy, do których warto się odnieść. I jeśli nam się zdarzy jeszcze kiedyś zapomnieć, to pewnie będziemy tak robić. Ale chyba głównym wnioskiem... w ogóle sprawdzałeś audio na przykład? Czy tak, no sprawdzaliśmy tak, audio. Okay. Długo mieliśmy taką rozmowę, pamiętasz? O dziwnych rzeczach. Wtedy sprawdzaliśmy. Wtedy, kiedy okazało się, że jesteś taki śmaki i owak. Tak, dokładnie. Wracając do wątku, przepraszam. Czytając komentarze, przede wszystkim chyba zwróciłeś uwagę na to, że bardzo wiele z nich zawiera nazwy Skyrim, więc możesz zacząć od pierwszej R-daty. Dla mnie komentarzem tygodnia są wszystkie komentarze poruszające temat dubbingu polskiego w Skyrimie. I tak, macie rację. Ja nie wiem, miałem brain farta jakiegoś, nie wiem z czego mi się to wzięło, ale faktycznie dzięki wam sprawdziłem obie wersje, jakie mam Steamowe, czyli Special Edition Skyrima oraz podstawową edycję Skyrima i w obu jest dubbing i jest to też dubbing poprawiony, w sensie już moja postać nie sapie bardzo głośno, kiedy biegnie i się zmęczy, bo tak było w pierwowzorze, pamiętam, w podstawowej wersji dubbingu, nie było to ściszone z jakiegoś powodu i wszystko brzmi bardzo dobrze. Piotr Frączewski jako ważna postać fabularna dalej brzmi pięknie. Nie będę tutaj robił żadnych spoilerów, bo może ktoś nie grał w te w Skyrima i ja na przykład jestem w ogóle team, które nie uznaje tego, że spoiler ma swoją datę ważności. W sensie, tak? Że uważam, że jeżeli gra ma 20 lat i nie grałeś, a jest to ważna gra dla wielu osób. No, to jest skomplikowane. Ja wiem, że to jest skomplikowane, przecież mamy u nas w redakcji Witolda, który jakikolwiek spoiler na temat gry, którą potencjalnie mógłby, raczej nie zagra, ale mógłby. No tak, to jest tak jak odkrywanie tych najważniejszych kart, bo niektórzy po prostu lubią grę odkrywać nie tylko pod kątem mechanizmów, ale i pod kątem popularnym, więc przepraszam was najmocniej, wszystkich tych zirytowanych, zdziwionych, trochę rozczarowanych faktem, że powiedziałem taką głupotę na temat tego dubbingu. Przepraszam. To już się nie powtórzy, jeżeli chodzi o dubbing Skyrim. Ale o wszystko inne. Wiesz, wszystko kwestia otwarta. Ale ja też gadałem głupoty. Na przykład ja zresztą bardzo często gadam głupoty, nawet trochę to u siebie lubię. Ale powiedziałem taką głupotę, że pomyliłem nazwę Ultimate Comics i tam Ultimate Spider-Man z Unlimited Comics i Unlimited Spider-Man. Za tak. Co przepraszam. Przede wszystkim przepraszam wszystkich fanatyków komiksów, bo ich na pewno... Jest trochę, no w redakcji jest troszeczkę osób. Ale na pewno ich zabolało to szczególnie, że no tak pewno. Powiedziałem. Ale no to był brain fart też zwykły, bo po prostu słowo jest też na U i dlatego mi się tak... Ale chciałem powiedzieć, że nadal czytam Milesa Moralesa i... Dalej się i w ogóle wczoraj musiałem ustalić, że wstaję jednak później dziś, bo za bardzo się wciągnąłem, musiałem jeszcze doczytać jeden zeszyt. Tak, także bardzo, bardzo, bardzo polecam. W ogóle wiem, że... Ale fanom czego polecasz ten komiks? W sensie ja nie czytam komiksów. No to nie wiem, w sensie wiesz, trudno mi stwierdzić, czy jeśli nie czytasz komiksów, to czy... Ale masz jakąś historię z komiksami? W sensie, że moja historia z komiksami wygląda tak, że kupowałem Kaczora Donalda, kupowałem Mickey Max, to się nazywało, ten magazyn, to on taki co jakiś czas się ukazywał, nie? On był chyba w sensie, kwartalnikiem?
Miki... Wiesz co, on był krótko chyba. Miki Max był świetny według mnie. Ja się super przy nim bawiłem. Ja w ogóle nie... Ja miałem nawet, jak byłem dzieckiem, to miałem taką fazę, taki sobie. Etap. No. Że w ogóle nie czytałem, jak był Kaczor Donald i były komiksy z myszką Miki, to w ogóle ich nie czytałem, bo... Nie lubiłeś chyba w sensie, postaci myszki Miki, z tego co pamiętam, nie przepadam w sensie, za nią. To nie jest też tak, że nie lubiłem, ale, ale nie interesowały mnie aż tak. W sensie to nie było to po prostu. Nie wiem, no byłem po prostu mega fanem Kacza Ronalda. Okej. No to nie, to się nazywało Mickey Max faktycznie. Mm-hmm. Ale on bardzo krótko jakoś wychodził. Nie mam pojęcia. W porównaniu do Kacza Ronalda. Wiem, że patrzę, 2019 jakiś jest. Tak? Okay. No, ale nie wiem, czy on dalej jest takim gruby dość, nie pamiętam. Na innym papierze wydawany. Nie pamiętam. Ale widzisz, no bo ja byłem. To był taki kaczor gigant w postaci. Tylko, że to pewnie właśnie był ten czas, kiedy. No, nie ten. Ja byłem. Team Kaczor Donald. Dobrze, no anyway, jakby to jest moja historia i to, że kupowałem magazyn, który nazywał się Mix Comics. Mm-hmm. I on polegał na tym, że zawierał różne komiksy z różnych uniwersów komiksowych i były to pojedyncze jakby tam mm-hmm. historie, na przykład był i Spider-Man się trafił i z Digimonów była seria komiksowa. Nice, czyli takie z różnych, no, różnych licencji, nie? Z różnych uniwersów. Tak. I tam też debiutował komiks Śledzia, który się nazywa Zephyr, który uwielbiam. Po prostu pokochałem z automatu tę serię. I gadałem ze Śledziem jakiś czas temu o tym. I Śledziu też jest bardzo sentymentalny, jeżeli chodzi o tę postać. I chyba coś się jeszcze będzie w związku z nim działo. Wolno ci powiedzieć? Wiesz co, wolno, ponieważ Śledziu, pamiętam, zajawiał właśnie Zephyra gdzieś tam na swoim Facebooku. Okay. I że sobie go tak rysował na wprawy i tam mówił, że no może coś tam ten. Więc jestem bardzo ciekawy, czy coś będzie z tym Zephyrem się działo, czy w ogóle. Więc no, to jest to. Ja i kiedyś była taka seria komiksowa, nie wiem, czy kojarzycie jako gracza na przykład, że były wydawane komiksy na bazie gier. Był Street Fighterowy komiks na przykład, wydawany na takim dobrym papierze. Ale czekaj, no cały czas są wydawane komiksy na bazie gier, ale to chodzi ci o komiksy... rysowane normalnie? Tak, normalnie rysowane. Czy takie, jak czasami wychodziły, że wychodzi film Pokémon i zrobimy z niego komiks, w sensie dosłownie z kadrów? Nie. To była normalnie komiks. Teraz właśnie tak patrzę, gdzieś tam komiks Street Fighter Classic się chyba nazywa. Street Fighterowy komiks w Polsce? Tak, chodzi? Street Fighter, w Polsce on przetłumaczony i była jakaś taka seria też, kurczę, na bazie jakichś animu gierek. Razem sobie z tej serii komiksowej, to była chyba... Jakie to było wydawnictwo? Nie pamiętam. W każdym razie to czytałem jeszcze. Czy to ja to logo kojarzę? Czy to jest to logo, o którym myślę? Nie przeszkadzajcie sobie. Dobry komiks. To była seria Dobry komiks. W 2004 roku wychodziła. Dobry komiks. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle coś takiego. Nie wiem, też czy kojarzę coś takiego. No, to było coś takiego i to pamiętam, że czytałem. Były Spider-Man. Okej, no więc nie wiem nadal, czy poleciłbym ci... Myślę, że przede wszystkim poleciłbym, co jest pewnie nie powinno się tego robić, ale myślę, że poleciłbym ci Marvel Unlimited, który nie jest jakiś super tani, bo to nawet nie wiem, czy on nie kosztuje ze 40 coś złotych miesięcznie, to jest jakaś w ogóle, ale z drugiej strony... Jak kochasz komiksy, to jest Netflix, nie? Ale właśnie, no właśnie, bo postanowiłem, że po prostu zrezygnuję z różnych subskrypcji Netflixopodobnych, bo akurat Netflixa to już nie mam i będę sobie opłacać tego Marvela, bo... Kurde, okazuje się, że nie korzystam z oglądania, a komiksy nagle chętnie poczytam. No i dlatego to polecam, bo tam jest wybór tak duży, że nawet jeśli przeczytasz jeden zeszyt czegoś i cię nie chwyci, to możesz po prostu iść gdzie indziej, nie? I zakładam, że mimo wszystko, pewnie nie każdy, ale wiele osób jest w stanie znaleźć sobie albo swojego nowego, ulubionego superbohatera, albo już wie, że ma jakiegoś po prostu, którego lubi. W sensie ja na przykład bardzo lubię po prostu wszystkich tych superbohaterów, którzy są tacy city level superheroes, nie? Że tacy lokalni, nie ratujący świat, tylko ratujący dzielnicę na przykład. Czaję. I zawsze to mi się wydawało fajniejsze, i więc po Spider-Manie będę miał Daredevila, będę miał Moon Knighta, będę miał, wiesz, jakiś tam... No, Jessica Jones pewnie trzeba nadrobić i masę tych wszystkich właśnie, dużo nowojorskich i pewnie nie tylko nowojorskich. Mhm. Bardzo dużo fajnych rzeczy potencjalnie jeszcze przede mną, także fajnie. Czaję. O, jeszcze oglądałem, czytałem komiks Soul Saga na bazie, też właśnie z tego dobry komiks. Nie wiem, czym jest Soul Saga, pewnie jakąś serią japońskich gier, tak to brzmi. Soul Saga? No, nie mam pojęcia, co to jest. Soul Saga? No.
Znam nazwę, jest? Ale co to jest? Też no, nazwę. Soul Saga on Steam. Ani nie, to nie Challenging jest to. JRPG Roguelite nie, Hybrid, nie, to nie, nie jest. To? Ale Soul Saga? Tak. A czego są dwie w ogóle gry, które się nazywają? Nie. W większości negatywne. Nie, no to raczej nie jest. No widzisz, że to jest jakiś 2020. Nie mam pojęcia. Anyway, no... Ale, jest, ale nie, nie mylisz na... No, no z Google są na obrazku napisane Soul Saga. Komik. Zobaczymy. Soul Saga. No ale te postacie wyglądają tak. Ło, ja to pamiętam. Ja wiesz, czego ja to kojarzę? Bo, no. bo ja to kojarzę. W sensie dosłownie ten komiks. Ale to nie jest, no. To nie są japońskie przecież. To jest... Nie wiem, mordo. Nie wiem. Ja skończę temat komiksowy. Soul Saga. Ale kojarzę dosłownie, kojarzę te okładki, no. No właśnie, ja mówię, to było bardzo tanie komiksy, 5 zł kosztowały. Mm. I to w sumie spoko, taka właśnie komiksowa cena bardzo. Chciałem przejść do tego tematu naszych wspierających. Ja nie mogę ci pozwolić na to, bo ja mam świetne przejście. No to dawaj. No jakby już ustaliliśmy, że cię nie szanuję. Nie, no w sensie chciałem, bo właśnie to, że my teraz sobie pogadaliśmy o komiksach, mimo że nie powinniśmy byli na to poświęcać teraz czasu. To... Wyrachowany teraz byłeś, specjalnie mówiłeś nie, o komiksach. Nie, przyszło mi teraz do głowy, że to jest w sumie dobry moment, żeby odnieść się też do komentarza ze Spotify z kolei. Trochę szkoda, że niekończące się dygresje, czyli mój ulubiony element każdego podcastu, są teraz u was za paywallem. No więc jak można było usłyszeć przed chwilą? Nie, no słuchajcie, ja wiem, że płacenie dodatkowo za cokolwiek jest, zwłaszcza wśród graczy, gracze są bardzo, bardzo kuleni, wrażliwi na to i nie chcą, żeby w sensie jakby widzą potencjalnie cień rzeczy, które już pojawiły się w grach wideo, widzą w innych miejscach i słusznie należy być na to wyczulonym, niemniej. Jak możecie też zauważyć po poprzednim odcinku tego podcastu, no on trwa 1,5 godziny. My w ogóle wychodziliśmy z założenia, jak zaczynaliśmy ten podcast, nigdy się nie udało tego zrobić. To też podkreślaliśmy na podcastach. Że my chcemy przede wszystkim spróbować robić półgodzinne podcasty, a teraz to już nie wiem, trzeba się pilnować chyba, żeby nie robić krócej niż 1,5 godziny, żeby się ktoś nie zdenerwował. Ale... Ale nie, no nie obawiajcie się o to, na pewno nie będziemy rezygnować z dygresji, bo to po prostu... My tak funkcjonujemy na co dzień generalnie, no, dygresjami. To byłoby nie na rękę nam, żeby to zmienić w jakiś taki mocno poukładany pod... On jest trochę poukładany. Ale na byśmy pewno... się męczyli w takim sztywnym... Ale to by było bez sensu kompletnie. W formacie, tak. A te dodatkowe odcinki, te faktycznie półgodzinne, mniej więcej mam nadzieję, że one nie przerodzą się w 1,5 godziny dodatkowego gadania, no, bo to by była już... masakra. W sensie, że za dużo czasu byśmy spędzali w tym studiu. Tak. To one są naprawdę dodatkowe. W sensie, że my zamiast siedzieć i sobie gadać tak o po prostu, siadamy i gadamy przy odpalonej kamerze, co jest dodatkowym, jakby dodatkową pracą z naszej strony. Tak. I dlatego pomyśleliśmy, że a z drugiej strony, wiecie, to też jest tak, że gdybyśmy to wrzucali tak po prostu jako odcinki, to by się na pewno nie klikało tak dobrze i to by z kolei algorytmowo psuło. No i może też ja rozwiję jedną rzecz, bo nią zarzucił jeden właśnie z naszych DTP-owców, który nas słucha, myślę Misiek, pozdrawiam, że w jakiś sposób chyba zasugerowaliśmy wam, co jest nieprawdą, że tam będzie super content, taki prawdziwe mięso, którego nie ma tutaj. To jest nieprawda. Wręcz dokładnie odwrotnie. To jest dokładnie odwrotnie. My tam gadamy o rzeczach losowych. Absolutnie. No. W sensie nawet jeżeli gdzieś tam się jakaś gierka pewnie nam trafi, bo dopiero pierwszy odcinek nagraliśmy, to się trafi, ale naprawdę my gadaliśmy o tym, co nam ślina na język przynosiła. No tytuł tego pierwszego specjalnego odcinka to jest Łona, placki i powstawanie magazynów. W sensie, że to po prostu wynikło naturalnie, zresztą byliście świadkami, jak wynikło naturalnie, bo my w trakcie nagrywania odcinka powiedzieliśmy o łonie i stwierdziliśmy, okej, to może, żeby nie zaśmiecać, powiedzmy, tak, gadaniem o łonie tego odcinka, to sobie pogadamy potem. I o powstawaniu magazynów to też ty po prostu pomyślałeś, że dobrze by było o tym pogadać. Poruszyć, nie? Ale no serio, gadamy tam o naleśnikach, o plackach ziemniaczanych i... W różnych bzdetach po prostu około życiowych. I gry się będą też pojawiać, ale to tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to nie będzie na pewno główny temat nigdy tam, bo my gadamy o różnych rzeczach, nie tylko o grach wideo po prostu, nie? No, to dokładnie, więc jakby nie bójcie się, to znaczy nie obawiajcie się,
że coś wam nie zabierzemy z głównego podcastowego wątku. No nie, no właśnie nawet właśnie rzecz w tym, że nie zabieramy. To jest coś dodatkowego, co musimy zrobić. No tak, tak, tylko chciałem to podkreślić. No. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, w co grałeś, tak? Co grałem? Poczekaj, odchrząknę sobie, okej? Okay? Bo mówię takim głosem w tej chwili. A mów tak cały czas. Śmieszne. No więc grałem sobie w Mario trochę. No, już ten. To chyba, wiesz co, to chyba Crash mi uniemożliwiał. No tak, bo dzisiaj nagrywaliśmy materiał o Crashu. Grałem też trochę w Crasha, ale nie ukrywam, że jak grałem w Crasha, to myślałem, kurde, pograłbym w Mario. Materiał już się ukazał, jak tego słuchacie, więc polecam. Niemniej jednak, czy Crashowi udało się przeciągnąć ciebie na tą właściwą stronę? Na właściwą stronę? No nie, jestem cały czas po tej niewłaściwej. Po tej z lepszą sprzedażą, lepszymi grami. I z gorszym bohaterem. Z gorszym bohaterem. Nie, proszę nie spoilować. Ale tak, no... w zasadzie mój stosunek do Crasha się nie zmienił. I tyle, no. Ale materiał polecam, bo wydaje mi się, że to jeszcze zobaczymy, może się okaże w komentarzach, że nie, miało być inaczej, miałeś pokochać Crasha. No nie, no to nie o to też chodziło. Pani się na to nie nastawiał, bardziej ludzie chcieli, żebyś cierpiał. Być może tak. No to wydaje mi się, że dużo osób sobie zdaje sprawę, że Crash i Mario się bardzo od ciebie różni, że jako chodzi o formę gier. To prawda. I chcieli po prostu zobaczyć, jak... Ale to też nie jest tak, że ja nie lubię innych gier niż takie, które mają dokładnie tę formę, co Mario. No ale dobra. Polecam, ale grałem, oprócz tego, że grałem w Crasha, to grałem właśnie w Mario. Ale też byłem w miejscach różnych. Byłem w Londynie, to może zaraz o tym powiem. No, ale już nawet w tym Londynie, w hotelu, co robiłem, grałem w Mario, jak miałem na to siłę. Czyli byłeś na japońskim evencie i grałeś w japońską grę. Ale inną. Ale inną. Konkurencji. Tak, no znaczy grałem w Mario i będę o tym jeszcze miał materiał, więc nie wiem, czy jest sens, żebym o tym jakoś dużo gadał, ale no, potwierdzam to, co mówiłeś, jak ty sobie pograłeś, że jest to bardzo dobre. Mhm. I w ogóle to mam... taki plan, nie wiem jeszcze, czy uda się go zrealizować, bardziej to jest taka myśl niż plan, żeby przejść tę grę dwa razy przed materiałem, raz samemu i raz w koopie z żoną. Mhm. I no i to jest dobry pomysł. Na razie tak to wygląda po prostu, że i ja gram, i gramy sobie razem, także no zobaczymy, czy to się uda. Myślę, że w przyszłym tygodniu zobaczymy efekty. Jak powiesz, Dawid nie wytrzyma, jak robi materiał Crash, to musiał szybko popić to sobie Mario, bo inaczej podwójną dawką. Nie mógł funkcjonować normalnie. Nie, znaczy to też, żeby nie było. Ja naprawdę nie, to też, nie wiem, czy o tym kiedyś mówiliśmy w podcaście, że ja nie jestem jakimś psychofanem Mario. To jest taki bardziej, ty jesteś bardziej fanem Crasha niż ja jestem fanem Mario. Ja to prawda, jestem, ty jesteś fanem Nintendo. Ja jestem fanem gier, które mi się podobają po prostu. A to, że akurat Mario to są dobre platformówki, to nie jest tylko moja odosobniona opinia, tylko może w skali polskiej jestem bardziej fanem Mario. Wiesz, to właśnie tak jakby, już też o tym gadaliśmy w redakcji, że jakby nasza redakcja była redakcją zachodnią, to tam wyjątkiem byłby człowiek, który nie jest fanem Mario. Kumasz, a w Polsce jest jak jest, nie? Po prostu Nintendo położyło na nas to i owo i... No i takie są tego efekty. Że ja hejtuję ciebie, a ty hejtujesz mnie. Tak. To jest taka piosenka, ja hejtuję ciebie, ty hejtujesz mnie. Prawda? No nie, no ja nie kocham ciebie tam jest. No nieważne, nie to ważne. Byłaby lepsza wersja tej piosenki. Hejtuję? No ale tak. Nie było chyba słowa hejtuję jeszcze wtedy. Dobrze, co chciałem powiedzieć, bo byłem w Londynie, no. Powiem ci. I... No co to robisz w Londynie? No, coś wiesz, londyńskiego coś, pewnie. Co się robi w Londynie? Je się te ciastka takie z Maxa i Spencera. Chocolate chip cookies? Tak, chocolate chip cookies. Jeździ się metrem oczywiście. No i co? I patrzy się na Tamizę, bo akurat hotel był nad Tamizą, więc, mhm. Więc tam potwierdzam. Ładna, brudna rzeka. Potwierdzam, jest to woda. Nawet powiem ci, że raz mi się trafił nawet słoneczny dzień, więc zobaczyłem nawet wodę, od której się odbija słońce. Czy Big Ben dalej jest zostawiony z Nie terenami? Widziałem Big Bena, więc nie wiem, nic ci nie powiem. To jedna część Tamizy. No nie, w sensie jakbym się uparł, to pewnie bym sobie tam pojechał, ale nie miałem na to za bardzo czasu. Ale byłem na evencie Final Fantasy XIV. Co już być może sprawia, że niektórzy zasnęli w tym momencie, jak to o tym powiedziałem, ale i faktycznie był to przede wszystkim event dla fanów 14, a nie serii Final Fantasy, co dla mnie też było
może nie rozczarowujące, ale mimo wszystko zakładałem, że większość rzeczy, które tam będą, to będą rzeczy dla fanów konkretnie tego MMO, a ja jestem fanem przede wszystkim... Już nie zasypię. Ja zasnąłem już, co? Żartuję, to dawaj, no. A jestem fanem przede wszystkim bardzo konkretnych części Final Fantasy typu 12 na przykład, a nie 14. No i na pewno 7, tak? Prawdziwy no Polak właśnie, lubi 7. Mniej 7 niż... Bardziej na przykład 9 lubię niż 7. Najbardziej mi się podobało. Przepraszam, ale no... Nieważne, żeby nie wchodzić jakoś bardzo w dygresję, bo przecież trzeba coś zachować do specjalnego odcinka. Nie będziemy tam na pewno gadać o Final Fantasy. Może nie powinienem mówić, że na pewno. To tak, to był przede wszystkim event dla fanów tego MMO. Ale powiem ci, że po tym evencie nabrałem więcej ochoty, żeby w to grać dalej. Bo widzę, że społeczność jest naprawdę fajna. W sensie, że to jest... Dedicated społeczność. Tak, i widać, że ta relacja to jest pewnie coś, co dało się też poczuć w latach świetności WoWa na blisko. Właśnie to chciałem powiedzieć. Że, na bank tak jest, nie? Mm-hmm. Że my uwielbiamy was i uwielbiamy to, co robicie, a wy wiecie, że uwielbiamy was i to, co robicie, wiecie, czego chcemy. W ogóle byłem na przykład bardzo pozytywnie zaskoczony, bo tam było oprócz tego twórcy Final Fantasy XIV, był też twórca w ogóle Final Fantasy, ten legendarny Sakaguchi. I jeden i drugi zaskoczyli mnie tym, że oni mają naprawdę takie, w sensie wiedziałem o Sakaguchi, że on tam gra w jakieś zachodnie gry, ale oni mają, w sensie na przykład to, że Sakaguchi był hardkorowym fanem EverQuesta na przykład. Wiesz, na konferencji prasowej z kolei Yoshi P, znany fanom Final Fantasy XIV, nawiązywał do Ultimy Online i w ogóle im mówił, nawet sobie zapisałem, w ogóle może powinienem skorzystać z tego, bo nie wiem, czy będę tego używać. Relacje raczej napiszę na cdaction.pl, ale teraz czy ja to znajdę? Pewnie znajdę. Sakaguchi sobie wpiszę, żeby to znaleźć. Sakaguchi. Tak. W ogóle fajne było to, że tam były panele, podczas których Sakaguchi, który nie pracuje już w Square Enix, mógł sobie pozwolić na mówienie rzeczy, za którego nikt nie klepnie w twarz, bo nie mają na niego wpływu, on tam był takim gościem, wiesz, honorowym. I mógł na przykład opowiedzieć historię o tym, jak chciał zmotywować kompozytora Uematsu, też legendarną postać w świecie muzyki do gier. Chciał go dawno temu właśnie zmotywować do tego, żeby robił jeszcze lepszą muzykę, więc powiedział mu, żeby jak dostał na kasecie od niego jeszcze jakieś pierwsze te kompozycje, to nawet nie posłuchał, tylko oddał mu i powiedział, żeby przyszedł z jeszcze lepszym, nie? A ten przyszedł i dał mu nową kasetę, chyba posłuchał tym razem, bo to były dwie różne historie. Posłuchał, ale mimo, że były dobre oczywiście, bo to Uematsu, to powiedział, że przyszedł z lepszym. No i Uematsu przyszedł, dał mu nową kasetę i Sakaguchi powiedział, no fajne, bardzo fajne, już teraz mi się podoba. A Uematsu powiedział, no ale ja tylko zmieniłem kolejność utworów, lol. I w ogóle też tam Sakaguchi się trochę ukorzył, powiedział, że to w ogóle było bardzo słabe zachowanie z jego strony, że tak, w sensie wiesz, że bardzo korpo podejście. Nieprawdziwy feedback i tak dalej, ale opowiadał właśnie takie historie, albo jakąś tam historię o tym, że w ogóle jakaś laska spała w sali konferencyjnej i śmierdziało potem, bo zadух był, czy coś, no wiesz, tego typu historie, nie? Ale też właśnie inną historią z konferencji prasowej z kolei, która tak trochę zakończyła pierwszy dzień imprezy, to twórca Final Fantasy XIV powiedział wprost coś, o czym jakby nawiązał do czegoś, o czym myślę raz na jakiś czas, nawet mówiłem o tym w podcaście, i powiedział wprost, że takie MMO, jak stare MMO, właśnie jak na przykład stare początki Ultimate Online, jemu się kojarzą z dużym chaosem i dużą wolnością, ale że dzisiaj by się to nie sprzedało, po prostu. Mm-hmm. Bo to jest zbyt nieokiełznane, żeby masowy odbiorca tego chciał. Także, no takie wiecie, no jak ktoś lubi MMO, to miał tam chwile takie pewnie, żeby się dobrze bawić, ale raczej to była impreza dla fanów 14. Było i dla nich to była naprawdę, i to... Gdybym był fanem 14, to w sensie, no trochę jestem, ale nie aż takim hardkorowym.
to na pewno chciałbym, żeby ta impreza tak wyglądała, nie? W sensie, że idąc na imprezę dotyczącą twojej ulubionej gry, chcesz, żeby ona była przede wszystkim dla ciebie, a nie szła tak, wiesz, bardzo szeroko, nie? Tyle, fajnie. Boże. Mam nadzieję, że się bawiłeś dobrze, pisząc na murku Falubas. Tak, aha, właśnie, bo to jak mówisz... Bardzo ty, możesz płynne nawiązanie zrobić do... Do Instagrama naszego. Tak, bo jeszcze raz przypominam i nie wiedzieć, czemu mówimy o tym tylko na podcaście z jakiegoś powodu. Mamy naszego nowego Instagrama, wyłącznie kanałowego, który jest poświęcony i naszym normalnym materiałom publicystycznym i CD Action R. Instagram.com / CD Action. Po prostu. I jak mogliście tam zobaczyć, to teraz już tego nie ma, chociaż można tam wyciągać na przykład stare jakieś, jak to się nazywa, stare stories można wyciągać na wierzch można. Znowu, bo był tam takie story nagrałem, bo można było się podpisywać na murku, tam napisać sobie, mogłem napisać Dawid, mogłem napisać Speakain, mogłem napisać CD Action, a napisałem Falubas. Mi się wydaje, że jest to mądre i godne. W sensie, no pierwsza, jakby podchodzi zielony grzanin do muru i ma coś napisane, no to co napisze? No, oczywiście, że Falubas. Albo, tak. Albo coś brzydkiego Gorzowi Wielkopolskim. Tak. Co? A ty w co grałeś ciekawego? Musiałem już nie zapytać. Nie chcę tego żartu znowu powtarzać, bo to jest nudne. Grałem w... Skończyłem Ghostrunnera pierwszego i jestem w trakcie grania drugiego. I już na ten moment mogę powiedzieć, mordy, to jest naprawdę o wiele lepsze gra od jedynki. I to jest strasznie ciekawe, bo miało się wrażenie, że w jedynce mają dużo dobrych pomysłów, ale jakoś tak zamkniętych w formule, jakby co tam może byłoby więcej wymyślić. No to można byłoby, nie wiem, coś tam ulepszyć. Ale oni po prostu zrobili nowego Ghostrunnera, w sensie dosłownie, to jest Ghostrunner 2, nie chodzi już tylko o ten motocykl, ale po prostu podejście do rozgrywki jest nieco inne. Zupełnie może nie. O wiele lepiej tym naszym Ghostrunnerem się porusza. O wiele fajniejsza jest responsywność tego bohatera. Nie jest taki... Mniej w tym indie gry, niż się wydaje. To jest bardzo ciekawym z kierunku to poszło. Bardziej to jest filmowe. Przypomina mi trochę też Dooma. To jest bardzo dobrym akurat tutaj porównaniem. Szczególnie tego oczywiście współczesnego Dooma mi chodzi. Pojawiły się tutaj takie formy finisherów. Zmieniono podejście do bloków, zmieniono podejście do kontr. Super fajne, ciekawe zmiany, które dalej sprawiają, że gramy w Ghostrunnera, czujemy, że dalej Ghostrunner, a jednocześnie, że jest to zupełnie nowa jakość. No, nie dziwię się wysokim ocenom w sieci, jest to naprawdę dobrze zrobione i na moim kompie działa lepiej niż jedynka. To jest też, też ciekawe. W co tam jeszcze grałem? No, nie grałem na przykład w Katana Zero, no, nie chciałem pytać, bo wiedziałem, że jak grałeś, to byś mi powiedział. Kupiłem Super Mario Wonder i nie rozpakowałem, bo nie mam czasu po prostu w jego ruszyć, ponieważ kończę retro po godzinach sobie. Kolejne retro wysyłamy do druku w poniedziałek. Więc... Czy chodzi o magazyn CD Action Retro dla fanów starszych gier? Tak, dokładnie tak. Sklep, nie wiedział. Do dostania w sklep cdaction.pl? Tak, i to jest numer poprzedni. Czwarty, a teraz leci piąty. A możesz powiedzieć na przykład, co będzie na okładce? Dzisiaj ją będę projektował, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć, szczerze mówiąc. Więc będzie można, podejrzewam, jakoś to pewnie preorderować, czy coś. Nie wiem, ja się tym nie zajmuję, ale niedługo to kończymy. Preorderować, teraz wysyłka, to nie ma co preorderować. Nie no, pewnie będzie, chociaż nie wiem. To chyba trzeba by teraz jakoś odpalać, może już jak ja to mówię, też spalone, nie wiem. W każdym razie, no, sklep cdaction.pl to tam pewnie będziecie mieli wszystko. No, po prostu tam sobie wchodźcie i sprawdzajcie. Grałem sobie w Valoranta, coś ostatnio trochę więcej niż zwykle i bardzo się cieszę, bo się stęskniłem trochę, nawet nie widziałem chyba jak bardzo. I w co jeszcze grałem? No kurczę, coś jeszcze grałem i mi wyleciało z głowy... No nie, no grałem w parę gierek pod materiały typu gry, które jeszcze nie kupicie, między innymi w Chroma, w Simsy 1, więc były to bardzo fajne doświadczenia. To jest niesamowite doświadczenie, jak obejrzeć, w sensie wchodzę sobie na Discorda i patrzę na twój pseudonim i że grasz w jakąś grę w ogóle z taką z dupy gdzieś, nie, z 2003 i myślę, okej, a dlaczego w to gra? Może dobrze się w swoim czasie. No, się okazuje, że to jest do jakiegoś materiału. Tak często bywa właśnie, że sobie dobra. Ale to jest właśnie, ja lubię to w tej mojej robocie, to, że mogę sobie łączyć przyjemne z pożytecznym, bo ja na przykład były takie gry, gdzie ja miałem pograć sobie chwilę, żeby sobie odświeżyć to i owo, się okazuje, że no, przypadłem trochę, a nie planowałem, nie? Właśnie to jest niesamowite, że w tej pracy mimo wszystko, mimo tego, że jest tego grania mniej niż ja bym chciał na przykład, w sensie, że dużo jest rzeczy dookoła, ale że jest, możesz
w zasadzie odpalić grę i to nie jest czas zmarnowany. W sensie, tak, że to nie jest czas, wiadomo, rozrywka i tak zależy, jaką macie filozofię, ale moja jest taka, że czas spędzony na rozrywce szczególnie nie jest czasem zmarnowanym. Ale mimo wszystko jest to też podwójnie niezmarnowany czas, bo jest też użyteczne, nie? Bo możesz potem, na przykład, tak jak mamy tutaj teraz podcast, możesz o tym powiedzieć, że pograłeś. Nie miałem dobrego powodu, żeby włączyć, nie wiem, krok 2, mhm, ale mogę o tym porozmawiać i to się do czegoś też przydaje, nie? Wiem, w co grałem. No. Bardzo dużo gramy z żoną. Mario Party Superstars. A, no właśnie, bo to brzmiało jakby ona tylko grała, ale nie. My razem właśnie graliśmy, razem się wkurzyliśmy na te boty przebiegłe, paskudne, które są głupie jak buta, albo, jednocześnie ale wygraliście... potem robią coś takiego kurde gonga na koniec. Ale to zacznijcie sobie od easy. W sensie my w ogóle na przykład mamy tak, że my sobie gramy z nimi na easy, bo czasami i tak są tak niesprawiedliwe te wszystkie te, że co z tego, że są na easy, skoro i tak mamy ciężko. Więc granie na, no jak chcecie. Bo ta losowość w tej grze sprawia, że jest tak, ciężko. Niektóre minigierki są losowe po prostu zupełnie. Tak, totalnie, no. A co się pytałeś? Że... W sensie, że gracie na... No na normalu, no, normalu sobie z imbotami. No, Kama nie jest taka bardzo padowa, więc ona często się z niektórymi minigierkami bardzo męczy, ale czasami sobie daje świetnie radę. Ale to są proste te rzeczy, w sensie, że tam co, z którymi na przykład? Takimi, że są oparte wyłącznie na gałce, nie? I to jest dla niej często. W sensie, że to jest z tym szybkim kręceniem analogiem? Nie, na przykład, że trzeba sterować postacią, która jest oszołomiona, więc trochę to sterowanie jest klamski. Ale to jest po prostu, w sensie, bo tam jest odwrócone sterowanie po prostu. Tak, no, albo no, trzeba, no, albo jak tam były takie kręcące się piaski, żeby nie wpaść do środka. No, to jest trudne po prostu. To są trudne rzeczy i ona po prostu się na to bardzo denerwuje, ale ja uwielbiam ją, bo ona tak się wścieka przy tych grach, po prostu normalnie jakby mordowali rodzinę po prostu jej, te postaci. A potem jest taka hi, śmieszne. Więc jakby ja mam dużo ciekawych wrażeń, nie? Na szczęście nie wyżywa się na mnie, tylko wyżywa się na tych cholernych botach, na tej birdo z dziwnym pyskiem, kurde. Da się, jest tam sporo okazji do tego, żeby rewanż się odbył jakiś, tak, nie? Tak, my zawsze gramy dwie gry. A powiedz mi, ta birdo to jest jakaś forma Yoshi? Nie jest, no nie. Bo ma ciało Yoshi, tylko inny ryjek. Nie, no nie. To... A Denver to jest forma Yoshi? To jest Denver. Morowy dinozaur. nie znasz tej bajki? Okej, ostatni dinozaur, dobrze. Tak, bo co, bo jest też zielonym dinozaurem? No nie, nie jest. Nie generalnie jestem bardzo pod wielkim wrażeniem tego, jak te minigierki są wykonane, w sensie z takim dbałością, szczególnie nawet takie rzeczy typu tło, jakieś wstępy, animacje, coś takiego, bo dużo graliśmy w Pummel Party. No i tam to jest to zdecydowanie bardziej zrobione ascetycznie, nie wiem czy na kolanie, bo to byłoby obraza trochę, ale no tak mniej z budżetem i mniej z postarankiem. Musisz też pamiętać, że to są te minigierki i tak dalej, to są nie wiem czy w całości, czy w większości, na pewno w zdecydowanej większości remake'i, nie? W sensie, że to są te plansze są ze starych tych i tak naprawdę to po dłuższym czasie i tak już nie chcesz grać na innych niż dwie ostatnie plansze. My jesteśmy fanami tej pierwszej, bardzo. Ona jest bardzo prosta i krótka jest tak naprawdę też, w sensie mało tam się dzieje. Okej, okay, no ale bardzo polubiliśmy tą nocno-dzienną, tą halloweenową jakby. No to jest ostatnia właśnie. I mi się nawet podoba, mimo że jest porąbana, ta leśna, która... No, leśna to jest moja ulubiona. Bo tam może się zapętlić w ogóle w jednym miejscu, jak źle się poukładają strzałki. No, aż tak to nie, ale z kolei jak grasz na easy z botami, to one właśnie lubią robić takie nielogiczne rzeczy, że chodzą w kółko w jednym miejscu. To my też robiliśmy nielogiczne rzeczy na to. Okej. No, ale nam się bardzo podobają te pierwsze, bo są takie właśnie, łatwo jest się wkręcić. No, czyli rozumiem, że gierka ogólnie fajna. Tak, ogólnie fajna. No, Kamie się bardziej niż Crash Bash podoba, ja no, ale patrzę z pogardą. To nie jest takie trudne. Ale mi też się wydaje, że Crash Bash na czym innym polega, nie? No tak. Ale to jest, no, my mamy w to, nie wiem, ile w tej chwili i pewnie ze 150 godzin w te, a to jest, wiesz, party game, które nie miało DLC żadnego na przykład. No, Mario Party Superstars to jest przede wszystkim gra planszowa. Tak, to jest gra planszowa. Z przedłużeniem gry planszowej w postaci minigierek. No to jest gra planszowa, tak, z minigierkami, więc realizująca trochę rzeczy, których się nie da zrobić w grze planszowej. Dokładnie, w ogóle bardzo mądry design, po prostu. Robili to ludzie, którzy zajmują się tworzeniem. No i też robiłem to od bardzo dawna, więc dobrze.
Fajnie. W coś jeszcze grałeś, czy już możemy przejść do Miecha? Przejdźmy do Miecha. CD Express. Ciu, ciu. Dobra, w tym odcinku podcastu, który totalnie dopiero się zaczął, będziemy sobie rozmawiać między innymi o rzeczach, dwóch konkretnych rzeczach, bo pojawiło się ich więcej, ale dwie są najważniejsze, które pojawiły się na Xbox Partner... coś tam? To nie był Partner Showcase, tylko jakoś inaczej to się nazywało. Ja ci powiem zaraz, jak się nazywało, bo mam tutaj to zapisane w bardzo ważnym pliku Discordowym. Partner coś tam, no nieważne, no to nie Discord, jest... Boże, polski Xbox Partner Preview. Tak. Gry partnerów Xbox. Nie tylko polski, bo polski to jest nazwa po prostu w filmiku. Oczywiście, że tak. Chciałem przeczytać raz z Polski. No. W każdym razie tak. Będziemy sobie o tym rozmawiać. Będziemy sobie rozmawiać o tym, że o kolejnych niespodzianka zwolnieniach. Będziemy sobie rozmawiać o rzeczy, która się być może wkrótce skończy, jeśli chodzi o szukanie okazji. W sensie tanich gier. No tak, dokładnie. No. Będziemy rozmawiać sobie o najgorszej grze roku, w sensie o tym Skull Island, Rise of Kong, które zostało okrzyknięte najgorszą grą roku. Co to w ogóle jest? A ty nie widziałeś tego? Właśnie chodzi, że widziałem i się zastanawiam, co to w ogóle jest. Okej, no więc prawda jest też taka, że na pewno nie jest to najgorsza gra roku. Ja nie lubię w ogóle takich określeń, że najgorsza gra roku. Ale jak się to ładnie klika? No nie, no wiadomo, ja też będę miał przecież materiał najgorsze gry 2023, po prostu to będą te, które miały Metacritica, ale były najgorsze. Mm-hmm. Ktoś dzwoni dzwonkiem? Ktoś dzwoni dzwonkiem, ale to chyba nie do nas. No raczej nie. W każdym razie... jakaś muzyka nawet na korytarzu się... Okej. Okay. To chyba komuś dzwoni telefon. Tak. Jesteśmy, informujemy was na bieżąco. To wszystko na żywo, takie rzeczy się dzieją. O czym mówiłem? Aha, że najgorsze gry roku tak naprawdę to są jakieś takie rzeczy, o których nigdy nie usłyszeliście, nie usłyszycie. Dokładnie. Ale no, to będziemy jest ciekawe. Będziemy sobie o tym rozmawiać, będziemy sobie rozmawiać o jednym być może przyszłym, o przyszłej historii odkupienia, że tak powiem tajemniczo, o sukcesach polskich komiksiarzy, no a potem będziemy sobie rozmawiać o tym, co się działo 10 lat temu, jedna rzecz, która mnie bardzo rozbawiła, więc zapraszam. A i mam quiz dla ciebie, który ma śmieszny tytuł. O, to najważniejsze jest. To jest najważniejsze. To jest dobry quiz polega na tym, że jest śmieszny tytuł. Tak, a to, co jest tam później, to nieistotne. Dobrze. Xbox Partner Preview zaczął się od Yakuzy. Od rzeczy pobocznych. To jest tak. Jakiś czas temu wyszedł trailer tego Like a Dragon Infinite Wealth. I z tym Infinite to chyba w ogóle chodzi, że to jest 8, bo to jest w zasadzie 8 Yakuza, ale w zasadzie to nie. Mogę nazwać to Village. W każdym razie, ale nie, bo ty mówisz teraz o tym w ogóle, o tym dodatku. No więc tak, wyszedł trailer i ten trailer udowodnił mi, że gry, które były zawsze duże, w sensie, że tam zawsze było dużo rzeczy pobocznych, nagle muszą być z jakiegoś powodu jeszcze większe i zajmować w ogóle już 300 godzin. Mm. No bo podejście twórców Yakuzy do robienia minigierek jest takie, że te minigierki to właściwie są prawie że jak pełne gry. W sensie, że tam jak masz symulator zarządzania jakimś biznesem na przykład i tak dalej, no to jest faktycznie coś, w co możesz się wkręcić i już nigdy więcej nie wrócić do otwartego świata i biegać sobie tam po tym Kamurocho. No i okazuje się, że, bo ja powiedziałem po tym trailerze, który zobaczyliśmy, że ja już chyba nie będę grać w gry wideo, bo już to za dużo się po prostu robi. Byłem tak przytłoczony tym, jak dużo tam tego jest. A teraz wydali kolejny trailer, w którym okazuje się, że jest jeszcze poboczna rzecz, która jest osobną w ogóle wyspą, która jest w zasadzie taką grą trochę jak Animal Crossing, ale w takim jakuzowym oczywiście. Ja w ogóle jak to widziałem, to sobie pomyślałem, na tym polega ta nowa jakuza. Okay, okazało się, że ty mi mówisz, nie stary. To jest coś, co możesz olać. To jest dosłownie wskakujesz na delfina i płyniesz na jakąś wyspę, która jest kompletnie oddzielna od... To też jest takie typowo jakuzowe, że masz połączenie właśnie takiej naprawdę rewelacyjnej, w sensie, wiesz... Okazało się, i to nie jest spoiler, bo nie wyszła gra jeszcze, więc mogę powiedzieć, że jeden z dwóch głównych bohaterów mówi wprost, że ma raka. Oh. Więc tam są naprawdę, i to nie jest takie, że hehe, mam raka, nie wiem, jak miałoby to zostać zrealizowane nawet, ale wiesz, no, zakładam, że nie za wiele gier dobrze realizuje ten temat, a możesz być pewien, że to jest gra, która
zrealizuje to tak, że jakbyś to zagrał, to byś płakał. A potem idziesz na karaoke i śpiewasz słodkie piosenki. A potem idziesz na karaoke, albo bawisz się sterowanymi samochodzikami, albo jeździsz kartami. Albo pływasz na delfinie. Albo pływasz na delfinie. Co jest w ogóle z tą grą? W sensie ja jak to o tym słucham, o Jakuzie, to mam wrażenie, że ty w ogóle opowiadasz mi dziwny żart. No to nie, jest... no właśnie to nie jest żart i to są... Żartem jest to, że ktoś cały czas ktoś czymś dzwoni na korytarzu. Nie, no w sensie te gry są po prostu bardzo rozbudowane. One mają oczywiście swoje minusy, na przykład takie, że przez bardzo długi... Akurat ta część nie, ale bardzo długo ta seria była po prostu osadzona w jednym... w jednej takiej... na jednej mapie. No, ale... no tak, no są bardzo dobrze napisane, bardzo rozwinięte gry w bardzo różne, dziwne strony, zaskakujące, jednocześnie mają, no mówię, one są bardzo dobrze napisane, no wiesz, pogadaj z Kormakiem, to on ci powie... On by zawsze był taki, nie, ja nie będę grał w japońskie gierki i w Yakuza się tak wciągnął, gdzie ta Yakuza dla mnie się wydaje absolutnie jakaś taka oderwana od rzeczywistości, no bo trochę jest. W sensie, wiesz, to też jest tak, że trailery pokazują dużo takich odpałów, nie, ale prawda jest taka, że to jest przede wszystkim najważniejsza w Yakuzie jest ta historia, która historia i poboczne historie, które są bardzo, bardzo angażujące. No i teraz się dowiedzieliśmy. W sensie, no ja po prostu, no nie wiem, no chyba serio, muszę wziąć sobie urlop i dokończyć poprzednie Like a Dragon, żeby mnie szlak nie trafił zaraz. Nie wiem, czy było to słychać, że coś tam za nami klepło o ziemię. Ale żeby na styczeń 2024 być gotowym na kolejną za dużą grę w moim biednym 33, wtedy będzie prawie 34-letnim życiu, w którym nie ma miejsca na takie duże gry. A pamiętasz, jak miałeś 15 lat i nie miałeś takich rozkmin, że musisz urlop wziąć, żeby gierki grać? Tylko do szkoły wracam, rzucam plecak w kąt. Pamiętam, jak miałem 15 lat i szczerze mówiąc, było chujowo, teraz jest lepiej. dobrze. Kolejną rzeczą, która została pokazana i też niestety japońską, ale taką, że ani ja, ani ty nie jesteśmy wielkimi fanami, więc tylko o tym powiemy. No bo jestem ciekaw właśnie, bo widziałem bardzo dużo zachwytów tym, jak to wygląda. Metal Gear Solid Delta Snake Eater, czyli remake trójki. Ja miałem takie rozkminy, że oni tam bardzo na tym trailerze skupiają się na pokazywaniu takich rzeczy typu o, ptaszek się ładnie rusza, jakkolwiek to źle nie brzmi. O, jakiś tam sobie wąż sobie sunie wśród trawy. To też w sumie brzmi dziwnie. No tak, tak. Dalej. Generalnie dużo takiej... Pokazują krokodyla. Aligatora chyba. Dużo takiej właśnie fauny i flory. Zresztą też pamiętam, że ten Snake Eaterowy trailer na 3DS-a też jaki bardzo się na tym skupiał. Coś ciekawe, ale... ja to odebrałem tak, że oni się chcą bardzo skupiać na takich właśnie detalach, na jakich się skupiało Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption wypuściło sam trailer poświęcony głównie faunie i florze. I tu miałem podobne odczucia. No, bo jak masz się czym chwalić, no to czemu nie zrobić osobnego trailera? Tak, że to jesteśmy Konami. Ja wiem, że my jesteśmy teraz znani głównie z tego, że robimy jednorękich bandytów, ale teraz patrzcie, dostaliście quality gierkę z quality serii i patrzcie, jak to wygląda. Nie, no nie są głównie, znani z tego, że skrzywdzi Hideo Kojima. No, nie, no jasne, to był bardzo głupi skrót myślowy i miał być głupi. Nie wiem, a moje to był żart, ale jakoś... No, ale nie, no to który też jakby chyba prawdą, bo to jest bardziej znana informacja niż to, że oni robią sobie gaczapony i te inne gierki. Jak zawsze też nie wiemy, co tam dokładnie się wydarzyło. Wyobrażam sobie na przykład i dlatego chyba dobrze się kategorycznie nie wypowiadać na temat sytuacji Konami i Kojima. Wyobrażam sobie, że praca z Kojimą może być trudna. Zatrudnianie Kojimy, który potrzebuje wielu pieniędzy, żeby zrealizować swoją wizję i czasami coś nagrywać od nowa i czasami zmieniać i brać kolejne worki pieniędzy. Może być niełatwo utrzymać takiego twórcę i może tam dochodzić do różnych spięć. Szczególnie jakimś takim twardym korpo, jakim jest Konami, nie? Tak. No, a Kojima jest przede wszystkim chyba artystą. Tak, no i właśnie dlatego ja bym nie zakładał, w sensie wiem, że potem Kojima wydał Death Stranding i to powstało dość szybko w ogóle I zadziałało de facto. I tak, i ludziom się podobało, więc może faktycznie należy bardziej wierzyć Kojimie niż Konami. Szczególnie, Konami ma bardzo PR-owo średnio stoi ze wszystkim. Tak, nie? No wiemy też o wielu różnych jakichś takich przykrych rzeczach związanych z Konami. To też, ale na przykład to, że wiesz, że tam naprawdę masz ludzi, których nazwiska widniały w starych grach Konami i oni ostatecznie, co prawda nadal pracują, ale jako tam, wiesz,
sprzątacze na przykład, nie? No, trybik. Dosłownie. I siema, jestem trybik. Ale nie, no, w sensie to nie jest metafora. Że oni tak ich zdegradowali? Dosłownie. Nie, a jakieś tak takie kultura Japończyków polegająca na tym, że oni jakby się związują na całe życie z firmą, nie pozwala im odejść z sprzątacza? No to masz takie, właśnie, masz taką objaw tego, którym jest Konami, ale masz też objaw tego, którym jest Nintendo, o którym ostatnio taki dość głośny wątek na Twitterze był, że 4 z 5 osób, które pracowały nad Super Mario Bros. Cztery z tych osób są w napisach Super Mario Bros. Wonder, nie? Tak. A mówimy o, wiesz, o grze sprzed tam nie, wielu lat. Czekaj, 2023, 1995, tak? Jest pierwszy ten? 40 lat prawie, nie? Pracy w jednej firmie. Także... No, no w Polsce to mamy raczej tak, że rok, dwa i lecimy do kolejnego tego, nie? Zmiana gniazdka, lepsza płaca i w ogóle lepsze owocowe czwartki niż tamte owocowe czwartki. Tam mi nie odpowiadały ananasy, tutaj dają banany i jest super. No tak, no więc nie wiem, o czym rozmawialiśmy, ale tak, no ogólnie to myślę, że pewnie i tak Konami... walić Konami, ale fajnie wygląda ten... W sensie ja też nie jestem oczywiście odbiorcą, bo to chyba przede wszystkim głównie nawet ten trailer pokazujący tę faunę i florę był chyba przede wszystkim dla fanów pierwowzoru, nie? Tak, tak, tak. No i też mam poczucie, że oni po prostu chcieli pokazać, że to potrafią, jakby dalej są w grze. Ale wygląda to ładnie. Trzeba to oddać, nie, że wiesz... Absolutnie to, też jak uważam, fajen. Zwierzątka te i to... To błoto ściekające po tyłku głównego bohatera i wiesz, no wygląda to fajnie. O, i jednak to krokodyl chyba, nie aligator, bo tak napisy mi powiedziały. Dobra. Kolejny newsik na cdaction.pl. Koniec okazji na tureckim i argentyńskim streamie. No na streamie nie. Już głodem ucha to myśli. Że co, że bardzo chcę streamować już, tak? No zobaczymy. Valve zapowiedziało, że już wkrótce domyślną walutą do płacenia za gry na platformie firmy w Argentynie i Turcji stanie się amerykański dolar. Zrobiłem trochę researchu i im więcej robiłem researchu o tym, bo ludzie bardzo dużo pochopnych komentarzy pisali, więc stwierdziłem, okej, no to trzeba to trochę zresearchować, ale mam wrażenie, że im więcej robię researchu na ten temat, tym mniej wiem, bo nie ma konsensusu co do tego, czy to faktycznie będzie jednoznacznie negatywna zmiana. Dla niektórych pewnie tak. Widziałem dużo żalu na przykład osób z na przykład właśnie Argentyny, że ludzie, którzy zmieniali sobie tam VPN-em lokalizację, żeby kupić sobie grę taniej, w zasadzie popsuli im teraz granie, popsuli im życie, bo teraz będą tam czynione różne kroki, żeby to jakoś ujednolicić i być może nie będą tańsze gry na rynkach, na których ludzie tam piszą, że zarabiają na przykład $200 miesięcznie i co, jak mają teraz kupować gry w dolarach za ceny amerykańskie na przykład, nie? Słuchajcie, jest taki wydawca CD Projekt, on tam może się wkręcić, CD Projekt Argentina. Nie, tak poważnie, no jest to duży problem, jest to strasznie, strasznie duże świństwo. Ja nigdy nie byłem fanem VPN-owania i kupowania sobie rzeczy taniej, bo mimo to strasznie śmierdzi banem, w sensie, że wiesz, to jest kłamstwo po prostu, z drugiej strony jak to wykryć, pewnie są jakieś tam metody, ja się nie znam. Nie wiem, no ale wiesz, ludzie się chwalili tym publicznie, nie? Że nie, no ja wiem, bo normalnie poradniki w internecie są, jak kupować, wiesz, za turecką walutę albo za właśnie argentyńską, która się bardzo opłacała. Zresztą Argentyna była mniej podejrzana w pewnym momencie niż taka Turcja, jeżeli chodzi o kupowanie rzeczy sobie o wiele taniej, a to są naprawdę, naprawdę duże przepisy cenowe. To jest masakra, nie? No ale miało to argentyńskich peso i tureckich liry kwoty te wzrosły odpowiednio teraz o 486% i 424%. No to jest naprawdę kolosalna rzecz, nie? Tam gierkę nową mogłeś sobie kupić tam za 3-4 dyszki, nie? No i ostatecznie straci na tym po prostu stracą na tym osoby, dla których... Wszyscy stracą na tym. Znaczy najbardziej na tym stracą ludzie, dla których naprawdę to był ogromny problem, nie? W sensie, że zarabiają faktycznie tak, że ceny musiały być dostosowane. Tak. Inna sprawa, że w Polsce też nie mamy jakichś bardzo wysokich tych płac, więc... No ale to nie jest uzasadnienie tak samo jak... Nie wiem, czy o tym mówiliśmy w podcaście, ale zawsze mnie zastanawiało, że w miejscach, w których na przykład bardzo się krytykuje, nie wiem, piractwo, załóżmy, ma się bardzo luźne podejście do takiego zachowania, że widzisz jakiś błąd cenowy i
i z niego korzystasz. W sensie, że gra miała być za, nie wiem, za 300 zł, ale za 2 zł. A jest za 3 zł, no. Nie? Bo komuś się 2 zera nie wklepały. No i wiesz. Ja rozumiem, że to jest okazja i że jak ktoś, nie wiem, ma mało pieniędzy, a bardzo chce zagrać, to może skorzystać, ale kurde, to jest sprawianie, że ktoś prawdopodobnie robotę straci, nie? W sensie, że ludzie bekają za takie rzeczy w firmie, jak popełnią taki błąd, który narazi firmę na duże straty. A jak nie narazi, to znaczy, że cofną, że nie, napiszą, że był błąd cenowy i nie zrealizujemy i co nam zrobisz. No ale to jakby wtedy po co korzystasz z tego, skoro ci to cofnęli, nie? Kurczę, ja cię rozumiem, ale z drugiej strony chciałbym obronić takie osoby, które korzystają z tych bonów cenowych, no bo mają takie poczucie trochę bezkarności, trochę jakby, to jest takie trochę efekt, jakby spadła ci pomarańcza z półki, nikt nie wie, co sobie podnosisz i zabierasz. No ale to co, i czy to jest, no, no oczywiście, że to usprawiedliwiam. Nie usprawiedliwiam tego, tylko że po prostu ludzie mają do tego takie podejście, że to jest po prostu psychologia tłumu, kupuje pewnie tak to 300 osób, ja też sobie kupię czysta jako 301. No tak, ale to chyba warto walczyć z prymitywnymi odruchami zwierzęcymi i być przyzwoitym człowiekiem. Być po prostu przyzwoitym człowiekiem. Ja wiem, że to jest banał, że warto być dobrym człowiekiem, no tylko, że ale... to nie jest tak, że wiesz, każdego nawrócisz, nie? Jakby na taką rolę. Nie każdego, no wiadomo. Wiadomo, że no jakby z piractwem udało się trochę zawalczyć i jest duży backlash pozytywny, jeżeli chodzi o piractwo. Ale właśnie, ale czym to się różni od piractwa? Niczym. Uważam, że niczym. De facto niczym się nie różni. Ludzi. Różni się tym, że masz technicznie rzecz ujmując, masz legitną grę dodaną do biblioteki, powiedzmy, albo kupioną, nie wiem, tam rzecz fizyczną, ale w tej sytuacji nie zobaczyli twoich pieniędzy, no, twórcy, którzy nie, no, to tym się te pieniądze należą, się po prostu. Nie różni, nie? Tylko że to już jest taka szara strefa, jeżeli chodzi o, brakuje mi słowa, nie wiem, praworządność jest dobrym słowem, ale że wiesz, to jest, no przecież dałem, a to, że wy mieliście błąd, no to sobie skorzystałem, no to, że ci wypadło z portfrasu, że to sobie podniosłem, to twoja wina, że ci właśnie, wypadło. Właśnie, no. Więc to jest takie generalnie, wiesz, no to chodzi o bycie przyzwoitym człowiekiem i pewnej rzeczy, jeżeli o tym nie będziesz oczywiście pozytywnie trąbił, no nie zmienisz, stary, no jakbyś chodził się zesrał tutaj na stole, na środku. A być może mam taki zamiar. Okej, okay. No to... Powiedzcie, co o tym sądzisz. Nawet jeżeli to zrobisz, to dalej nic to nie zmieni. Ja jakby, no, ja nie korzystam w ogóle z takich, już takich afer cenowych, no bo raz, że gdzieś tam doszedłem do wniosku, że kurde, ja i tak bym w tę grę na przykład nie zagrał. Nie mam czasu, mam ograniczony czas w życiu na granie w gierki, więc wolę sobie kupić w dogodnym dla mnie momencie daną gierkę, a nie, że nie wiem, jakby nie potrzebuję myśleć w ten sposób o grach. Kiedyś korzystałem namiennie właśnie z takich okazji, nie, że po prostu okazji, nie, że czekałem przed wyprzedaży Steama. Teraz ja zapominam, że one istnieją. No, ja w ogóle wspominałem już tobie bezpośrednio, ale nie w podcaście, że byłem, jak byłem w Londynie, to byłem w tym CEX-ie, w CEX-ie. No. Z używanymi grami, no i o tyle te zachodnie CEX-y i tego typu miejsca mają to do siebie, że tam ceny są naprawdę takie okazyjne, nie? Że tam możesz sobie kupić grę, dosłownie, to mówię ci, że Dragon Age Inquisition za tam 2 funty było, nie? No. I tego typu gry, za tego typu pieniądze. No i chodziłem sobie pomiędzy tymi półkami, było bardzo dużo rzeczy, które mnie interesowały, ale po raz kolejny doszedłem do wniosku, że kurde, no fajnie, ale po co mi to w zasadzie? No. W sensie, że oprócz tego, że kupiłem 2 gry na Wii, więc to oczywiście, że nie będę w nie grać, tylko teraz, chcę je mieć po prostu na półce, bo jestem psycholem, który lubi plastik. Ale no wiesz, prawda jest taka, że jak będę chciał w coś zagrać, jak będę chciał zagrać w te gry, jakbym chciał zagrać, to po prostu mogę je sobie kupić. Już jestem na takim etapie życia, że nie jest to aż dla mnie aż takie, a też faktycznie tych bibliotek mamy, jak będę chciał w coś zagrać, to mogę odpalić bibliotekę Game Passa i tam mam tak wiele różnych rzeczy, że, no, że w zasadzie mam, wiesz, tak option paralysis, nie? Że za dużo jest tak naprawdę do wyboru, nie? Ja mam to samo z Epiciem, to znaczy Epic cały czas daje te darmówki i jak wcześniej byłem, co? No nie, w sensie to typowy case, mam bardzo dużo gier na Epic Games Store, nie kupiłem ani jednej, ani żadnej nie odpaliłem nawet. No właśnie stąd, że tamte niektóre są naprawdę bardzo kuszące oferty, na przykład teraz jest Evil Within, nie? Do wzięcia. No to jakby, kurde, ej, no super, w końcu zagram. Nie zagram. No nie zagram. To jest jedna rzecz, a dwa, że tam jeszcze jakaś jedna gierka była, która polecała nasza tam no, znajoma z Discorda, razem z nią coś tam, Endless coś tam, nie pamiętam co, i też jest bardzo dobrą gierką, że bardzo ją wciągnęła. No, ale ja na przykład... Dungeon. Nie?
Ci mówię. Dungeon of the Endless. Nie, to w ogóle... No nie, no... W ogóle... Epic Games Free Game... Albo Free Endless... Zaraz się okaże... Endless Dungeon. Zaraz się okaże, że nie Endless. Aha, no to nie mam innych. Zobaczmy poszłać. Na CDAction.pl, mój drogi, bo już mi to nie... No, Endless Space. Nie wiem, no nieważne, no okej, okay. Powiedz co chciałeś powiedzieć, bo ja niepotrzebnie też nie wcinam. No, chciałem powiedzieć, że jakby mam ten problem, że kiedyś faktycznie kupowałem, odbierałem te darmowe gry na Epiku i z wielką jakby chęcią, ale ja nigdy nie zagrałem, a teraz jak są jakieś darmowe gry na Epiku, to ja takie, nie mam czasu na wiesz to. Co, ja nawet nie wiem, czy jakąkolwiek, możliwe, że jak były te pierwsze, że pierwszy tydzień, to wtedy, ale... Być może nawet nie. Nigdy chyba nie odebrałem żadnej. No. Ja mam też problem z Epiciem, bo on dla mnie jest nieprzyjaznym nieprzyjaznym systemem, ekosystemem. Jakoś jakiś taki bez duszy jest ta aplikacja Epicowa. Słuchajcie, bo to jest chyba dobry moment, żeby zadać pytanie w takim razie, zamiast potem się zastanawiać, jakie pytanie zadać. To powiedzcie po pierwsze, czy jak w ogóle u was z tym Epiciem, wy coś tam sobie odbieracie, ale też powiedzcie, co wy sądzicie o tej właśnie sytuacji z Argentyną i Turcją i okazjami na Steamie i na przykład co sądzicie w ogóle na przykład o korzystaniu z takich okazji i korzystaniu z błędów cenowych? Czy to wam się nie kłóci z moralnością waszą na przykład? Ciekawe. Czy cytując pewnego kontrowersyjnego jegomości, który już nie żyje, a ja mam to w dupie i mimo wszystko dalej robicie. Ta gra to była Eternal Threats. Okay. To w ogóle nie Endless. Okay. Ale jest to fabularna przygodówka fabularno-logiczna i ponoć bardzo ciekawa. Okej. Okay. Fajnie. To teraz powiem ci o tym, że Xbox zapewnił Microsoftowi rekordowe przychody w pierwszym kwartale nowego roku podatkowego. Nie jest to jakiś super seksowny tytuł, ale najważniejsza informacja, w sensie to nie jest, to nie krytykuję naszych newsmenów jak coś, ale najważniejsza informacja tutaj jest taka, że to jest najlepszy kwartał w historii Xboxa sprzedażowo. I ciekawe, czy jakiś miał na to wpływ jego jakieś ostatnie ruchy. No właśnie, sekunda, bo tak, bo to jest najwyższy wynik w historii marki, jeśli chodzi o wyniki z pierwszych kwartałów, to jest najlepszy pierwszy kwartał w historii Xboxa. To też jest istotne, bo kwartały się jakby różnią między sobą i zawsze jest, trochę tak jak krzywa z oglądalnością naszych materiałów na YouTubie, że są pory, w których po prostu ludzie oglądają, a są pory, w których nie. I tak samo są pory roku, w których ludzie kupują gry i są pory roku, w których nie kupują. Więcej się wydaje gier też. No teraz spora roku na kupowanie, tak swoją drogą. Polecamy. A będzie jeszcze bardziej. W każdym razie tak i spowodowane jest to najpewniej ostatnimi głośnymi premierami, głównie Starfieldem, a także popularnością Game Passa. No właśnie chciałem powiedzieć w tym kierunku, nie? Satya Nadella, czyli prezes Microsoftu, powiedział, że w dniu premiery Starfielda ustalony został rekord subskrypcji usługi Game Pass w ciągu jednego dnia. W sensie, że faktycznie ponoć dużo osób skorzystało z Game Passa, co nie jest zaskoczeniem, po to, żeby zagrać Starfielda. No i właśnie ważne jest to, że ten raport nie obejmuje jeszcze przychodów związanych z przejęciem Activision Blizzard, więc to będzie... Jeszcze dodatkowo, już wiadomo, że dopiero w przyszłym roku, bo też potwierdzono, że do końca tego roku raczej się nie powinniśmy spodziewać dodawania gier Activision do biblioteki Game Passa, ale no przyszły, no zobaczymy, co no tam właśnie, się ja mam teraz taką rozkminę, taka mnie nasza odnośnie do Xboxa i jakby jego rywala głównego, czy jakim jest PlayStation, no bo Nintendo jest wiadomo spoza ligą zupełnie, ma z rywalem samym dla siebie w zasadzie, że Xbox bardzo się pokazuje graczom i w ogóle, nawet chyba nie tylko graczom, tylko w ogóle, nawet, nie wiem, wszystkim tutaj nam, odbiorcom internetowym, jako firma, która faktycznie jakby walczy o gry. To znaczy, mam tutaj na myśli to, że kupno tych wielkich studiów wszystkich, Activision Blizzardowych, to jest już takie jedno wielkie wow, no bo nagle się okazuje, że no, zrobili wielki skok, jakby potężny i takie naznane marki, co zostało bardzo odnotowane i przez graczy, i przez wszystkich tutaj wokół, nie interesujących się w ogóle grami.
to gdzieś tam jeszcze wyciekły te informacje o tym nowym Xboxie, czyli okej, dobra, nie rezygnują z tych konsol. Ja wiem, że pamiętam, że były takie rozkminy, czy w ogóle to już nie będzie ich ostatnia konsola. Nie, nie, takie rozkminy są co generacja. Ja wiem, że są, daj mi dokończyć, nie? Że jakby Xbox bardzo jakoś komunikuje, że walczy o tego Game Passa, walczy o gry, walczy o graczy, żeby to troszeczkę znetflixować w pozytywnym sensie. Czyli abonament na gry i masz dostęp do wielu rzeczy, że te gry się pokazują, a Sony jakoś tak teraz, patrz, pokazali tego niby Slima i w sumie ludzie są tacy, i ten dołączany napęd, że tutaj sprytnie sobie obliczają kasę, ten PlayStation Portal to też nie jest dla każdego, i że ludzie mają dużo takich teraz PlayStationowych wątpliwości z tą piątką, szczególnie, że te ekskluzywy teraz nie działają za bardzo i mamy tylko tego Spidermana, który ratuje sytuację, ale to jest na razie jeden Spiderman tak naprawdę, nie? No, znaczy to jest, ale to wiesz, to nie jest zaskoczenie, to jest widać tak bardzo dawno i to też jest tak, że jak spojrzysz na historię konsol, to jest normalka, że jak ktoś przegrywa, to bardziej się stara i tyle. Nie, no, jasne, ale to ja... dokładnie o to tutaj chodzi. Ja w przypadku Xboxa widzę też po prostu coś takiego, że oni po prostu zawzięli się na tym Game Passie jakiś czas temu i psu robią dalej to swoje i w końcu zaczyna im to dawać jakieś owoce w postaci ich dobrego PR-u, no i teraz tak widać pieniążków. No wiesz co, no właśnie... Jakiś czas temu, nie wiem, czy nie, chyba nie poprzednim naszym podcastem, tylko jeszcze wcześniejszym, ktoś, bo gadaliśmy o tym właśnie, że ja chyba powiedziałem, że nie wydaje się, że się Game Pass powinien spinać finansowo, w sensie, tak, że to nadal... To mówiłeś w zeszłym odcinku. No to był komentarz wtedy, że pewnie, że się spina, bo mają tam 25, nie pamiętam ile, że tam 25 milionów subskrypcji czy coś. No dobra, tylko że to jest jedna dana, ale brakuje na przykład danych, na przykład ona jest też niekompletna, bo nie wiemy ile z tych osób, z tych milionów zapłaciło mniejsze ceny, na przykład to, że skorzystało, że za 4 złote, że za 4 złote, albo w ogóle jakieś takie, wiesz, bo tam jest masa, przecież jest tani gamepass.pl czy coś tam, nie, że możesz sobie jak kupić tanie Game Passa. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że brakuje na przykład nam informacji o tym, ile kosztują licencje na duże gry. A to... przecież tam się regularnie pojawiają jakieś, wiesz, GTA 5, jakieś RDR-y, jakieś AAA, które nie należą do Microsoftu też. Więc nie wiemy tego wszystkiego i jak sobie wyobrazisz tę całą sytuację, nie tylko to, że tam jest duża liczba subskrybentów, to... No wydaje się, że to brzmi jakby oni trochę dokładali, ale z drugiej strony może nie, może jest rentowne. Na pewno Microsoft dokłada, no bo tak, oni pracują sobie nad tym Xboxowym cloudem, a w bardzo dużo gier w Game Passie możesz zagrać sobie w cloudzie. To działa to różnie, w zależności od gry, którą bardziej dopieszczono pod tym kątem. Oprócz tego trzeba utrzymać te serwery wszystkie, na których te gierki kurde siedzą, albo są odpalane w cloudzie, które jest jeszcze rozwijane cały czas przecież. Tam jest dużo, dużo rzeczy po drodze, których no, nie podaje się jakby, więc ja jestem pewien, że oni tam dopłacają do tego interesu, żeby to się rozwijało, pompują, przy marketing. Ile marketing kurde kosztuje? No, marketing ma ogromne budżety, to się wydaje miliony dolarów tygodniowo na przykład na marketing, więc naprawdę... I bo bardzo często się mówi, no dobra, no to może zamiast wydawać tyle pieniędzy na marketing, to wydawajcie na tworzenie gier, ale to nie jest takie proste, no w sensie, że bez marketingu dzisiaj nie da się przetrwać. Gry, które nie dostają marketingu, się nie sprzedają po prostu. Bo... W ogóle wszystko na świecie, my na przykład, w wielu świadomości jakby graczy, my już umarliśmy tam, no, tak, na przykład, nie? I to jest normalne. To normalne jest spotykanie ludzi, którzy są zaskoczeni, że to nadal funkcjonuje, bo ja słyszałem przecież, że CD Action... No właśnie, już umarło, nie? Ja byłem na PGA i koleś podszedł do naszego stoiska z naszym logo, z rzeczami w ogóle, naszym merchem, z naszymi magazynami leżącymi na półkach i widocznymi, i były obok takie rozrzucone coś jak tutaj moje nasze magazyny, okładki, same wkładki z wydań dla prenumeratorów, które można było sobie po prostu za darmo wziąć, bo mieliśmy tam jakiś tam niepotrzebny nadmiar i on tak nas podszedł z takim pełnym przekonaniem, to wy teraz w ogóle to macie tylko takie te okładki, nie? Wy nie sprzedajecie już magazynów, a my, no mordo, my wydajemy kwartalnik, co parę tygodni, tu masz, proszę bardzo, cała półka, wydania specjalne, Heroesy, retro, ludzie o tym nie wiedzą, dla ludzi nie żyjemy, jesteśmy tylko marką. I gdybyśmy wydali 1 000 000 zł na reklamę,
milion złotych, których nie mamy na reklamę. To nie, jakby co? Bo to nie tak działa, że możemy sobie tak po prostu. Ale właśnie, wiesz, to pewnie by załatwiło część z tych problemów, nie? W sensie, ale że... to jest ułamek, mordo. Jakby i też, naprawdę. I tak samo, no tak, ale na pewno nie cały. I tak samo, wiesz, no dlaczego to nie jest reklama znów, i wiem, że znowu sięgnąłeś po Coca-Colę, ale to nie jest reklama. To jest Coca-Cola. To nie jest Coca-Cola? To jest czarna woda. Aha, okej. Okay. Z błotem po prostu. Woda z błotem. Mordo, mam kolę w ustach, nie mów takich rzeczy. Ale nie Coca-Cola. Coca-Cola też się z jakiegoś powodu reklamuje cały czas, nie? Wszyscy potrzebują marketingu. To tak, nie jest... To co reklamować kolę w tych czasach? Wszyscy znają kolę. Bez marketingu się rzeczy po prostu nie sprzedają. Zwłaszcza, tak. Zwłaszcza kiedy rynek już jest tak nasycony, że naprawdę my już nie mamy problemu teraz, jakby jeśli ktoś jest zaangażowany i sam jest świadomym takim, powiedzmy, obywatelem tej branży, to ma więcej gier do ogrania niż czasu na to, żeby je ogrywać, tak. Nie? Jeśli jest u was odwrotnie, to zainteresujcie się, bo być może właśnie nie docierają do was gry, które potencjalnie mogą was ale to jest normalna rzecz. Nie? Ja teraz na swoim Twitterze pisałem, że są gry, które wiem, że istnieją, albo nawet nie wiem, że istnieją, a są stworzone dla mnie. No. Po prostu, nie? No pewnie, jest masa takich. Nigdy swojej idealnej gry pewnie nigdy nie poznamy, bo miała zerowy marketing. Tak, I ma 16 opinii na Steamie, nie? No, w sensie, wiesz, Ghost Runner dla mnie wygląda tak, jakby siedział mi ziomek i ze mną gadał, to ja ci zrobię taką grę w sumie, nie? Taką, bo to w sumie a po trzech latach go grałeś, no, nie? Czy no, dopiero go grałem, no. Nie? Wiesz, jakby nie miałem pojęcia, że to jest gra dla mnie, totalnie, nie? Że ja... Nie mogłem się doczekać sesji z Ghost Runnerem, kiedy skończę w końcu robotę i będę miał chwilę czasu i sobie po prostu założę słuchaweczki, posłucham tej super muzyczki i będę ciachał sobie ludków. Tak, podsumowując, fajnie, że im się wiedzie, dobrze robią, dobry przekaz leci. Tak. Z drugiej strony też wiadomo, że zawsze trzeba mieć trochę z tyłu głowy, że to jest w tym trochę prawdy, że to ten punkt, do którego Sony i Nintendo doszły, inwestując w swoje studia first party. Do tego punktu trochę Microsoft chce się wkupić, po prostu kupując, pozyskując. Tak. Z drugiej strony ja też nie jestem, nie wiem jeszcze co o tym sądzę, będę musiał o tym więcej pomyśleć, bo nie wiem, czy to jest, czy jest w tym coś bardzo złego, w sensie... Nie, no nie, słuchaj, jakby to jest to, co też to powiedziałeś, że jak komuś się wiedzie gorzej, to drugi po prostu się stara bardziej. W sensie, jak komuś idzie za dobrze, to ten drugi komuś idzie gorzej się stara bardziej. No i tak samo też było z tym, no z PlayStation 4, no wtedy jak już potknął się o własne nogi Xbox, to wysłał PS4 całe na biało, z ekskluzywami, z w ogóle super pozytywną for the player z kampanią, no, a teraz się to odwraca powolutku, bo ktoś tutaj przysnął sobie, no i tyle, no. Nie wiem, czy się odwraca, bo wydaje mi się, że właśnie, że oni mogą sobie pozwolić na to, żeby... Przysnąć. Żeby nadal przysypiać, nie? No, bo ludzie są nadal mocno w stronę PlayStation. Ja przecież kocham markę PlayStation za to, że to mi się kojarzy z dzieciństwem, ja zawsze miałem PlayStation, miałem Nintendo 64 i czułem, że to nie jest dla mnie po prostu i... A to akurat z tobą coś jest nie tak po prostu. Oho, już niemiły. Nie, słuchaj, no po prostu nie są tylko dla mnie. Miałem tutaj Crasha, tutaj Mario. Dobra, następny newsik. Dwa newsiki, powiemy tylko, nie będziemy chyba omawiać tego co tydzień, tylko będziemy mówić tym razem, w tym tygodniu zwolniono, w sensie zwalnia się, nie wiem, czy te zwolnienia, bo to nie jest też tak, że chyba, że wszystkim wręczają zwolnienia i to już jest po sprawie, tylko to jest dłuższy proces. Mhm. Media Molecule, czyli twórcy Dreams i Little Big Planet oraz kolejne studio Sony po Naughty Dog między innymi, ale tu, w tym przypadku chodzi o Visual Arts, które współtworzyło między innymi The Last of Us Part 1. Także ten, słabo. Znowu kolejny słabo i tak sobie mam taką teorię, że powiedzieliśmy na poprzednim podcaście o Dreamsach i na kolejnym tygodniu zwolniono Dreamsów. No, faktycznie. Cholera, może słuchaj, mamy jakąś, to jest efekt motyla nastąpił. Tak, że teraz powinniśmy wypowiedzieć jakąś nazwę, jakąś studio, którego nie lubimy i powiedzieć, żeby tam nastąpiło zwolnienie w przyszłym tygodniu. Fajnie będzie, nie? Dobra. Myślę, na jakimś studiem, tak próbuję. Nie wiem, kto tam Crasha robi? dobra.
Tutaj też historia tragiczna, ale chodzi o Skull Island Rise of Kong, czyli ta gra o King Kongu, którą widzieliście na śmiesznych gifach w internecie. Mm-hmm. No, faktycznie nie wygląda to dobrze, więc chyba nic więcej nie trzeba mówić. Ale jest to podobna sytuacja jak z Gollumem. Przepraszam, bo chciałem sobie zobaczyć trailer. Dowód na to, że on nie używa adblocka. To nadal reklamy na YouTubie. W sensie ja też nie używam adblocka, ale mam premium. Polecam w ogóle premium. Polecam. Wam też. Ale tak. No, dostali w skrócie w zasadzie mniej niż rok na zrobienie gry. Nad grą pracowały od 2 do 20, do około 20 osób, w zależności od konkretnego momentu. Podkreślam, to nie ma znaczenia za bardzo, moim zdaniem. W sensie, ma znaczenie, kiedy nie wymaga się od ciebie konkretnej rzeczy. Jeśli wiesz od początku, że będziesz miał, powiedzmy, 5 osób w studiu i macie rok na zrobienie gry, ale nie wymaga się od ciebie zrobienia żadnej konkretnej gry, to pewnie da się zrobić dobrą grę. Problem w tym, że raczej oczekiwania wydawcy, zwłaszcza, że wiesz, jak się, to też polecam w ogóle newsa na cdaction.pl, w którym na przykład są podane przykłady innych gier zrobionych przez to studio i widać po nich, że tam mieli więcej czasu na zrobienie gry. Więcej czasu albo łatwiej było im dostosować czas do zamiarów, nie? Mierzyć siły na zamiary. Znaczy, ja tutaj widzę potencjał. Widzę, że to robią ludzie, którzy... Nie. Po gameplayu... Czekaj, którzy coś tam czają. Nie, no po gameplayu tego Skull Island? No, że no, jakby... Co czają? Wszystko to wygląda... Tam wszystko wygląda źle. To wygląda jak żart. To wygląda jak gra zrobiona dla jaj. Tak, ale jakby chodzi mi, że nie wiem, tam jakieś VFX-y, coś takiego. Coś nic tam, to nie ma żadnych VFX-ów. No są, wszystko stary, jest tragiczne. No jest, jakby to wygląda jak gównianie i w ogóle, ale jakby... No jestem ciekaw, przede wszystkim koncept na tę grę jest bardzo 2005. Wiesz, że tam... A, dobra, w każdym razie... w sensie to obejrzyj sobie trochę gameplayu i nie wiem, no, a jednocześnie też kliknij sobie na cdaction.pl, zobacz sobie inne gry wydane, w sensie stworzone przez ten Iguanabi, no i kurde, jest różnica, nie, jak masz, w sensie masz też jakieś tam, które się nie udały, ale to, no, wiesz jak jest, nie, że są czasami studia, które są po prostu pod jakimś wydawcą i one tłuką to, co... każe im wydawca tłuc, nie? I nie mają własnych środków, które mogą przeznaczyć na rozwój i tam robienie własnych rzeczy, tylko po prostu robią to, co im każą. Jak sobie zobaczysz Head Snatchers albo Monster Bug, które są podlinkowane na cdaction.pl, no to kurde, to wygląda jak gry zrobione przez zupełnie innych ludzi, nie? No to właśnie... Znaczy, no bo teraz zobaczę, czy moja teoria ma sens. Head Snatcher, tak? Head Snatchers. No masz na cdaction.pl w newsie, możesz sobie... Ja wiem, że mam YouTube'a po prostu włączonego. Okej, tak to wygląda. Four player gameplay. Tak. No zupełnie inny rodzaj postaranka tu widać. No, znaczy, wiesz, postaranko może być podobne, tylko mówię, jak się dostajesz, wiesz, miesiąc na zrobienie gry AAA, no to ci się po prostu to nie uda. Ale właśnie to jest to, o czym ja mówię, że widać, że tutaj pracują osoby, które wiedzą, jak robić dobre VFX-y. O to mi chodzi. No i... Ale bo bo Skull Island tego nie widać. No mordo, no, gdzie tam takie ogniste machnięcie tam wyglądało spoko. Ale to chodzi mi o sam efekt VFX-u, nie o animacji i tak dalej, tylko okay. Że to tam takie wybuchy i tak dalej, że gdzieś tam to fajnie jest animowane. Tylko i to jest jedyna rzecz, która mi pozytywnie zaskoczyła, bo to faktycznie, no... To wygląda... O, wiesz, co mi to przypomina? To mi przypomina, widziałeś może animacje ze starego, takie stare animacje 3D no, z serialu Donkey Kong? Kojarzysz? Ja kojarzę, wiesz, mi się to skojarzyło z tymi, z Transformersami, jak były te takie 3D pierwsze, jak się zamieniali tam w zwierzęta i tak dalej. Jak to się nazywało, bo zapomniałem. Nie jestem fanem Transformersów. No ale dobra, no w każdym razie nie wygląda to dobrze i wiemy już, dlaczego nie wygląda dobrze. Po prostu dali mało pieniędzy, mało czasu, mało ludzi i kazali zrobić rzeczy niemożliwe. Beast Wars. Beast Wars, okej, okay. No nawet nazwę znam.
A propos, ten, wymagali od nas rzeczy, a my jesteśmy tylko biednymi deweloperami, Redfall, Bethesda może planować ambitną przemianę gry. Źródłem, bo to jest plotka w zasadzie, źródłem plotki jest John Linneman, znany wam być może z tobie i słuchaczom z Digital Foundry. Cytat brzmi tak. Rozmawiałem z paroma osobami z Bethesdy oraz podsłuchałem rozmowy podczas E3 w Los Angeles w tym roku i planują dalej pozostać przy grze, mówili o utrzymywaniu jej przez lata i wiecie, chcą dać Redfallowi szansę na odkupienie, coś w tym stylu. Więc być może będzie to taki case jak Fallout 76, jak cybergra z dodatkiem. Tak, trochę tak, jak w mniejszym stopniu, ale też Bethesdowy Elder Scrolls Online, że coś, co pierwotnie nie spotkało się z jakimś super przyjęciem, mówiąc delikatnie w przypadku Redfalla, być może zostanie naprawione i wydane, w sensie wydane. I będzie tak, No Man's Sky też jest przykładem takich, że spektakularna porażka, bo okazuje się, że takie spektakularne porażki da się obrócić w spektakularny sukces, tylko trzeba zainwestować jeszcze więcej pieniędzy i no i postaranka, i pomyślunku, nie? Nic więcej niż na ten temat. Jakby był Jasu tutaj, to by powiedział, że... Znaczy, no co no, gówniana gra to była, jest tam jakiś potencjał, ale tam trzeba dużo rzeczy... Znaczy, nie no, dałoby radę zrobić jakiś roguelite'owy mechanizm wprowadzać, inny system rozwoju zrobić, bo tam potencjał był, trzeba przeprojektować po skille postaci, to jest podstawa. Ale to jest, ale wydaje mi się, że no, na pewno taniej, inaczej, no mówię to jako osoba, która nie umie programować, więc może głupoty opowiadam, zawsze trzeba mieć to na uwadze, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, jak już masz gotowe asety, gotowe konkretne pomysły, które na przykład zrealizowano źle, można je było zrealizować lepiej. Wydaje mi się, że tak. To mniej pieniędzy wydasz na stworzenie od podstaw nowej, dobrej gry, niż na jakby wzięcie czegoś, co u podstaw... U niektórych podstaw może być dobre już, nie? Jasne, jasne. I tylko zmienienie tego. Też jak sądzę. Dobrze. I ostatni newsik z tych bieżących, to taki bardzo króciutki sukces polskich komiksiarzy, bo Cyberpunk 2077, komiks Sny Wielkiego Miasta z pierwszą nagrodą Hugo dla Polski. Super. No. Czytałem jeden komiks cyberpunkowy i był okej, ale na pewno nie taki nagrodowo okej. Mm. Ale powiem ci, że jak kurde, jakąś taką prestiżową nagrodę dostają, to, to po pierwsze gratulujemy. Twórcy to Bartosz Sztybor, Filipe Andrade. Aha, ziewasz, myślałem, że będziesz ziewam, kichać. Tak. Zero szacunku. Alessio Fioriniello, Roman Titow i Krzysztof Ostrowski. Pozdrawiamy serdecznie, super robota. Sztybor i Ostrowski zostali tym samym pierwszymi Polakami wyróżnionymi. W ten sposób gratulujemy. Przyłączam się do gratulacji na Netflix.pl. Super to słyszeć. I serio chyba, szkoda, że na Marvel Unlimited tego nie będzie, bo bym sobie na telefonie to przeczytał, ale no fajnie. Dobrze wiedzieć w ogóle, że z Cyberpunka jest dobry komiks, bo tak. ten pierwszy, który czytałem, to był, zabij mnie, nie pamiętam jaką miał nazwę, ale to był ten pierwszy z tych wydanych nowożytnie. To on był... Ale to słyszałem, że opinie o nim były bardzo podzielone. Znaczy był okej, ale był taki mocno... pozostawiał duży niedosyt, nie? W sensie, że to było takie... Zajawkowe? Tak, jak bardziej jakbyś dobry trailer obejrzał, nie? Okej. Dobra. To co? To dogrywka. Dogrywka. Słuchaj, co mi dzisiaj przygotowałeś w tym tygodniu dzisiaj, tygodniu? Przygotowałem ci ludzi robiących coś na korytarzu cały czas. Ciekawe, czy było słychać na przykład odkurzanie. Nie, raczej nie. Myślę, że nie? Myślę, że nie. Dobra, więc tak, 10 lat temu, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jakiś czas temu wyszedł sequel gry Detective Pikachu i ludzie byli zaskoczeni, że jest to słaba gra. Jak to powiedział... Już Nintendo. Jak to powiedział mój ulubiony streamer, jest to gra dla głupich dzieci. Mhm. Nie dla dzieci, dla głupich dzieci. Mhm. Bo gra, która traktuje się po prostu jak idiotę. Jakiś przykład możesz podać? No nie no, w sensie, wiesz, wyobraź sobie dowolną grę, która po 5 razy objaśnia ci te same rzeczy, po czym włącza dialogi i w dialogach jest po raz kolejny to samo objaśniane, żeby się upewnić, że na pewno wiesz, że musisz teraz podejść do tej osoby i powiedzieć tę rzecz i coś tam. A ciekawe, z czego to wynika? W
W sensie, że testujący byli debilami? Właśnie nie mam pojęcia, ja nie wiem, czy tam jakieś focus testy się odbyły, no ja nie wiem, co, wolę nie wiedzieć. Ale ja grałem w poprzednią część na 3DS-ie i wiedziałem, że to będzie, no, nie było chyba aż tak źle, jak jest z tą, ale no nieważne. W każdym razie to jest w ogóle, ten news jest niezwiązany z tą nową grą, tylko właśnie z tą z 3DS-a, bo my jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, co to będzie. Detektywistyczna gra Pokémon ze złym Pikachu, tak brzmi tytuł, bo nie wiedzieliśmy wtedy, co to będzie, a jak sobie mogę ci pokazać w sumie, jaka miniaturka jest, to możecie sobie kliknąć w opisie w tego newsa i zobaczycie, jaka miniaturka i dlaczego były podejrzenia, że to będzie zły Pikachu, bo po prostu wyciek jakiś taki fragment tego, jak robili tę grę. No i to jest gra, w której Pikachu jest normalnie na motion capture, nie? Podłączony do twarzy ludzkiej i ktoś tam wygina swoją twarz i tak dalej, i to wygląda jakby... Groteska na maksa. Jakby ten Pikachu był albo właśnie zły, albo jakby bardzo cierpiał. I no... Nie wiem, po co ten motion capture tam w ogóle jest, bo w ogóle gra z tego nie korzysta w żaden sensowny sposób. Żeby marketing nakręcić na przykład. Nie wiem, chyba chcieli testować pod kątem innych gier, no ja nie wiem. W każdym razie, no a tak chciałem, że śmiesznie, bo teraz właśnie dosłownie niedawno wyszła kolejna część. No i wiedzieliśmy wtedy, że to ma być detektywistyczna gra przede wszystkim, ale były jakieś takie przecieki, że będą dwa różne Pikachu, jeden ma być naszym pomocnikiem, a drugi przeciwnikiem i tego chyba tam nie ma. No, ale nie polecam ogólnie. W sensie, jak oglądaliście film Detektyw Pikachu... To film jest lepszy. To film jest nieporównywalnie lepszy. W sensie, że widać po dialogach w tym sequelu w ogóle, że są trochę... twórcy są trochę... tacy salty, w sensie, że wiesz, że trochę im się nie podoba pomysł, że wzięli, zrobili film według ich pomysłu i ten film poszedł w jakieś rejony, które im się nie podobały. Okay. Tylko, że no, fakty są takie, że film jest spoko, film jest, no, jest spoko pewnie tak neutralnie, jak nie lubisz Pokémonów albo nie znasz Pokémonów, to neutralnie, a dla mnie był pod wieloma względami spełnieniem marzeń, więc a gra jest po prostu do niczego. Także już lepiej zagrajcie w serię Blackwood, jak chcecie jakąś dobrą przygodówkę. Kolejny newsik. Dwa newsiki wiedźminowe będą. Po pierwsze, 10 lat temu wyszedł sezon Burz. I ja nie pamiętałem o tym, że najświeższa... 10 lat temu było, Jezus. Ale w ogóle ja nie pamiętałem, kompletnie zapomniałem, mimo że przecież no jakby ten news mi przypomniał, że ja wtedy wiedziałem o tym, ale ja zapomniałem, że najnowszy Wiedźmin książkowy nie jest taki stary. W sensie, że to nie jest wszystko z bardzo dawnych czasów, nie? Nie, to też było duże wydarzenie. Teraz jeszcze nowszym rzeczą były Szpony i Kły, czyli zbiór opowiadań fanowskich. Ale fanowskich. Podpisanych pod nazwiskiem Andrzeja Sapkowskiego. Tak, to pamiętam. Zagranie bardzo marketingowe. No i jakoś, ale jakoś była taka zła, ponoć lepsza niż Sezon Obóz, który jest książką, którą kupiłem i do tej pory nie przeczytałem, ponieważ tyle się nasłuchałem o tym, że ta książka jest bardzo średnia, że mi się o to chciało jej czytać. Ale w ogóle jak wejdziesz w komentarze na cdaction.pl, w ogóle to tam na bieżąco bardzo chyba ludzie przeżywali tę premierę, bo jest 135 komentarzy i wiele osób komentuje wielokrotnie po przeczytaniu kolejnych stron i bardzo dużo ludzi bardzo pozytywnie się wypowiada na temat tej książki. Ale domyślam się, że to jest właśnie raczej typ odbiorcy, który bardzo czekał, więc on też pewnie hype i tak dalej. Przypomniałoby się, że oni tam wprowadzili w tej książce kolejny cech wiedźmiński i jakieś chyba znaki, których nigdy nie było w grze i były jakieś tam teorie, pamiętam, ludzi, że Sapkowski na złość powprowadzał grom, że on to... czemu nie ma tego znaku? Jak wymyśliłem taki jeszcze i taki cech też wymyśliłem, wiedźmiński. No, więc utarł jakby nosam twórcom gier, ale wiadomo, czy to utarł. W każdym razie... Czy taki miał myśli w ogóle? W dupie ma po prostu ma tę grę i tyle. No. Chyba tak, chyba raczej tak. Ale a propos gry, to drugi newsik jest Plotki i Ploteczki, dwukropek, ten taki tytuł. Wiedźmin 3, Dziki Gon dopiero za rok? Pytanie. I odpowiadamy nie, za półtora w zasadzie roku, albo nawet więcej. No, po prostu były jakieś przecieki, że w 2013, że dopiero 30 września 2014, a ostatecznie tam w 2015 się ukazała. I tak. I ostatni news sprzed 10 lat jest taki,
że Rayman Fiesta Run już na smartfonach już w przyszłym miesiącu. Kurde. I to mi przypomniało, że naprawdę fajne są te mobilne chyba, bo już nie ma ich chyba, nie? Właśnie, czy może je dorwać, w sensie takim, czy już iOS to ogarniają współczesne albo Androidy, ale ja pamiętam, że miałem się to osiągnięte na swój telefon i kurde, zapomniałem to sobie odpalić. Nie grałeś w to? No właśnie nie, a widziałem, że to jest gierka, właśnie to jest jedna z tych gierek dla mnie. Już nie ma. Nie ma, a powiem ci, że, bo to jest gameplayowo podobna rzecz do Super Mario Run, tylko Super Mario Run jest do niczego, a te Raymany były fajne. Kurde. Miały po prostu więcej sensu. No, też miały tego ducha tych dwuwymiarowych Raymanów nowych, współczesnych. No, nie? To prawda. W sensie tam po prostu lepiej zrealizowane to zostało i tyle. Także, no ale faktycznie, teraz powiedziałem, że nie ma, nie wiem, czy na iOSie można, ale na Androidzie nie. No. Więc no, trudno, no. A teraz quiz. Polska. No więc tak, quiz, jak już powiedziałem, nieważne w zasadzie, co jest treścią quizu, ważne, że tytuł jego brzmi: jutro niedziela, wytrop śmierdziela. I dosłownie będziesz tropić śmierdziela. Jak chce każdy, ale tego śmierdziele z Sprudu mamy tutaj wiele. Witajcie w Sprudowie. O Jezu, mówisz o tych zabawkach śmierdzących? Nie. Zapraszamy do Sprudowa. Nie, na szczęście. Boli głowa. Na szczęście nie. Pamiętam, będziesz musiał określić, ja będę ci podobał nazwy serii gier, a ty będziesz mi musiał powiedzieć, czy ta seria, czy w ramach tej serii ukazała się kiedyś gra, która ma metascore poniżej 50, czyli jest na czerwono. W sensie, czy w tej grze jest śmierdziel? No jasne, jasne. Gier jest 7. Życzę ci powodzenia i ruszamy. Szczęśliwie, tak. The Sims. Czy poniżej 50? Cio? Wydaje mi się, że tak, ale nie wiem czemu, tak mi się wydaje. Dodatki też się liczą, tak? W sensie, że dodatek liczy tak, się jako... Tak, no jeśli ma metascore, no to tak. To mogę powiedzieć, że tak. To tak, nawet dwa dodatki mają, w sensie, bo dwa dodatki mają 48. Mm-hmm. Jeden to jest The Sims 2 Holiday Edition, a drugi to jest The Sims 2 H&M Fashion Stuff. No właśnie te fashion stuff, diesel fashion stuff i tak dalej, to z reguły było tak średnio. I to mi przypomniało najlepszą recenzję w historii recenzji. Nie wiem, czy ty pamiętasz to. Niejaki Steve Hogarty napisał kiedyś recenzję właśnie tego dodatku, za który ponoć ktoś z EA chciał go zblacklistować. Żartujesz. Chciał doprowadzić do zwolnienia w zasadzie jego, nie? Polecam poszukać sobie tego, nawet nie wiem, może jakoś wam wkleimy, ale bo nie da się tego opowiedzieć, tej recenzji. Jest wyborna. Okay. Ale jest, ma też, ta recenzja ma sequel, dlatego że po tym, jak wydarzyło się to, powiedział, że tym razem kazano mi się trzymać faktów i jest, to jest The Sims 2 IKEA Home Stuff. Mhm. I cała ta recenzja to jest dosłownie wymienianie, jakie są nazwy przedmiotów z IKEA, które zostały dodane, wiesz, że tam to jest content pack do gry, do serii gier wideo The Sims 2. W niej znajdziesz Ektorp, sofa trzysiedzeniowa Karlstad, sofa Klippan, czterosiedzeniowa Sosa Infors Coffee Table i tak dalej, cała to. Pięknie. Bardzo obiektywna recenzja. Tak, to jest bardzo obiektywna recenzja, mimo że no, na końcu i tak jest ocena 25, chyba na 100. 25 na 100 jakby mebli możliwych do dodania. Tak, i opis taki podsumowujący to jest... Ej, content pack. W sensie, że paczka z ofertości. Tak. No to tylko takie dygresja, bo nie spodziewałem się, że w ramach quizu trafię akurat na moją ulubioną recenzję w historii. Ale tak, masz punkcik. Następna seria. Metal Gear Solid. Wiesz, bywało różnie. No załóżmy, że nie. No nie. Najniżej oceniany. Mimo że dość głośno było o tym, że Metal Gear Online się ludziom nie podoba, to ma 72 na Metacriticu. I pamiętam, że ciekawe. Pamiętam, że ludzie też, w sensie, że to nie jest tak, że to była
obiektywnie po prostu kiepska gra, tylko to tam, wiesz, to zamieszana była też ta... Zamieszane było zamieszanie wokół tego tam rozstania głośnego z Kojimą i tak dalej. Dobrze, więc dostajesz punkcik. Call of Duty. Mogło być nisko ocenione. Czyli mówisz, że tak? Tak. I masz punkcik. Call of Duty Black Ops Declassified na Vita. No, 33. Właśnie, no, chyba jakieś tam problemy z optymalizacją straszne. Tam coś się odam, właśnie było takiego. Bardzo Declassified gier. Crash Bandicoot. Tak. A jaka? Clash of the Titan. Boże, dobrze powiedziałem? Clash of the. Jak się nazywa? Might Over Mutant i. Crash of the Titans. No więc nie. Pewnie nie. Nie wiem, ile one miały. Purple? Crash Bandicoot Purple? Ogólnie to nie, bo odpowiedź to nie, nie było żadnej poniżej 50. Aha, okej. Okay, najniższa jest On The Run, mobilne, 59. Okay. Ale teraz jak mi mówisz, że Crash of the Mutants, tak? Of the Titans. Of the Titans. Crash of the Titans? Nie, Crash of the Titans miał 65. Bo to nie było strasznie złaga, tylko strasznie słaby Crash. To jest raz, a dwa, że ta On The Run, no to się nie dziwię, że ta gra już nie żyje, nie? Odpadła. Mam ją coś na tym telefonie i nie można je wpalić. W sensie jest loading screen i potem skakuje błąd, że no, nie ma to połączenia. Standard, dlatego znikają zresztą, nie? No. Age of Empires. Wydaje mi się, że tak coś czuję, ale powiem przekornie, że nie było żadnej poniżej 50. No i dobrze powiedziałeś, bo nie było. 68 najniższa i to jest Age of Empires 2 HD Edition. Okej. No. Duke Nukem. Duke Nukem? Duke Nukem. Kurde, no bo teraz pytanie... Czy Forever miało niską ocenę bardzo? Ja wiem, teraz zrób Ibisza jakiegoś. Tak. No wydaje mi się, że tak, że miało poniżej 50. No więc Duke Nukem Forever ma 49, więc tak, ale to nie jest, nawet wydaje mi się, że w ogóle pomiędzy najgorszą a Duke Nukem Forever jest jeszcze jedna, ale najgorsze jest Duke Nukem Critical Mass na DS-a, który ma 29. Ojej. No i pomyślałem sobie, wow, trzeba w to zagrać. I sprawdziłem na Allegro, że za 300 zł jest, także... O, to zobaczmy. Dlatego. Może stanę się złym człowiekiem i po prostu pozyskam innymi drogami. Ale tak, dobrze strzeliłeś, w sensie dobrze odpowiedziałeś i Might and Magic jeszcze zostało. Były jakieś takie spin-offowe rzeczy. No, Might and Magic, nie chodzi tylko o Heroes, ale o serię Might and Magic, tak? Might and Magic, tak. No to załóżmy, że tak, że było poniżej 50 coś. Było, no. 47 dostało iOS-owe Might and Magic Heroes Era of Chaos. Ciekawe, ale taką wiedzę, taką przeświadczenie, że mogło być kijowo, dało mi ten magazyn o Heroesach, praca nad nim. Tam było dużo ciekawych rzeczy. No tak, no Might and Magic miało, to nie jest może Warhammer, który tak, można tam po prostu, wiesz. No ale mocno rozwijali to uniwersum na różne możliwe sposoby. W zasadzie to masz 6 na 7 punktów, więc gratuluję. To jest chyba mój najwyższy wynik od dawna, jeżeli chodzi o... Możliwe, no. No, fajnie było, dziękuję ci bardzo. Również za zabawę. Słuchajcie, no dziękuję wam, że jesteście z nami. Jeżeli wam się podoba to, co robimy, nie tylko podcast, ale też publicystyka, to zapraszamy do wspierania. Będziecie mieli jeden dodatkowy ekstra materiał, taki, gdzie pierdzielimy głupoty. To jest chyba ten moment, w którym marketingowo najlepiej powinniśmy teraz o tym mówić, nie? Że właśnie, jeśli kończy wam się podcast, a jeszcze macie 10 talerzy do pozmywania, to macie dodatkowe co najmniej pół godziny, nie wiem, ile nam wyjdzie. Znaczy, nie wiem, czy warto mówić co najmniej pół godziny, no, około pół godziny będzie bezpieczniej. Ja nas znam i ja wiem, że my mieliśmy robić max pół godziny na początku podcastu i ja nieraz nam się nie udało zrobić tego odcinka. Zresztą teraz też ile wyszło. Także jakieś tam dodatkowe odcinki będziecie mieli dla wspierających. Można nas wspierać oczywiście też za piękny uśmiech. Zapraszam na nasz nowy Instagram, instagram/. Ale nie dokończyłem jeszcze, bo chciałem powiedzieć, że za piękny uśmiech można dodać 5 zł, w sensie, że jak dacie, to się uśmiechnę, ale niekoniecznie do was. Bo... Emotką na pewno, bo jest emotka Dawida uśmiechającego. Ale dostaniecie, no właśnie, tak, bo dostajecie też ekskluzywne emotki, ekskluzywne plakietki, tak, nie wiem, jak się plakietki nazywa, tak? Badże. Badże, no.
I, ale jak wrzucicie dyszkę, to dostajecie właśnie dodatkowy tygodniowo odcinek taki specjalny, w którym gadamy sobie o różnych rzeczach. Jeszcze nie wiem, o czym będziemy rozmawiać. Zaraz się przekonamy. Ja też się zaraz przekonam. Dobrze, no co? No to chyba tyle. Instagram/CDAction, śmieszne storiesy, śmieszne posty, tak. Śmieszni ludzie. Będzie tam jeszcze, mam nadzieję, więcej Jasu, Wojtka, Patyka i jak albo nie. Adziora, albo nie. Nie, no bo nie, na razie mamy my dwaj dostęp, ale faktycznie może powinniśmy... nie chodzi, że dostęp, tylko że po prostu, żeby po prostu chłopaki coś podsyłali z życia. Myślimy o streamach. Myślimy intensywnie. Intensywnie bardzo ostatnio. Nawet bardziej intensywnie niż... Myślę, się wydaje. Tak, niż, no. Nie, no, niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedykolwiek wcześniej, to prawda, więc spodziewajcie się, tam ktoś kiedyś pytał w komentarzu, czy będą jakieś live'y, Q&A. No, będą streamy pewnie. No Q&A zapowiadaliśmy, że będzie na 50, no to tak, już się będzie, nieubłaganie zbliża. Dokładnie, dokładnie. Jak tam będziecie klikać w przycisk subskrypcja, to już w ogóle będzie szybko. Chociaż no, wiem, że polecam. Osoba, która dotrwała do tego momentu, już dawno kliknęła sobie suba. Zabierzcie, tak jak kiedyś było, zabierz dowód babci, to zabierz konto YouTube'owe babci i zasubuj nasz kanał. Tylko musisz potem się upewnić, że babcia będzie oglądać co tydzień, w sensie co tydzień. 3 razy w tygodniu będzie oglądać, bo taki pusty sub też bez sensu, nie? Dokładnie, dokładnie. Niech babcia będzie zaangażowaną fanką naszego kanału. Wkręćcie po prostu swoje babcie w nasz podcast. No tak. To nie jest to, takie nie jest, trudne, to nie jest groźne. Chyba. Dla nas w każdym razie, dla babci to nie wiem. Dobrze. Dziękujemy i ten, no i to do za tydzień. Pa.